Dobry wieczór wszystkim, drodzy goście, szanowni prelegenci, drogie media. Bardzo dziękuję za przybycie. Jestem dumny i bardzo mi miło, że zechcecie wziąć udział, w debacie poświęconej transportowi, komunikacji publicznej. Nasze spotkanie o tytule, który mówi o perspektywach, o rozwoju naszego miasta, jest bardzo istotne. A inspiracją dla mnie jako organizatora były właśnie nasze lokalne media, które podniosły ten temat oraz ludzie, mieszkańcy miasta Radomia, którzy raz mówią, że są za tym transportem szynowym, raz przeciwko. Więc dlaczegoż by nie? Podjąłem wyzwanie jako organizator. Zaprosiłem was tłumnie, jesteście bardzo, dziękuję. I otwieramy dyskusję. A dyskusję należy otworzyć, ponieważ tylko dzięki nowym, odważnym, innowacyjnym pomysłom możemy odczarować to, o czym nie tylko cała Polska mówi, że Radom to brzydkie kaczątko, że Radom to nic, że tam nic się nie udaje, że każdy pomysł to po prostu katastrofa. Wiemy, że było parę projektów bardzo nieudanych. Teatr Powszechny, srebrny jubileusz, 25 lat go budowano, drodzy Państwo. Stadion tutaj niedaleko, no, też go troszkę za długo budowano, a koszty budowy to są mniej więcej obliczalne jak koszty stadionu olimpijskiego. Obwodnica południowa, która ląduje w centrum miasta, no jest sporo do poprawy, ale to nie oznacza, że mamy się załamywać, że wizję o lepszej przyszłości dla Radomia mamy gdzieś trzymać głęboko w szafie. Inspiracją były właśnie media nasze tutaj lokalne i bardzo dziękuję, że przyjechaliście, aby śledzić tutaj tą debatę. No i zaczynamy. Zaczynamy, drodzy Państwo. Ja mam tylko nadzieję, że Forysia nie opiszecie jako Dyzia Marzyciela albo Forysia, który się urwał jak Filip z konopi. Tylko pomożecie. Pomożecie w promowaniu tak szczytnej inicjatywy. Ja już nie będę przedłużał. Ja bardzo dziękuję naszym prelegentom. Łukasz, dziękuję Ci. Bardzo dziękuję naszemu ekspertowi, drodzy Państwo, z Olsztyna. Bo jako pierwszy prelegent wystąpi pan Andrzej Karwowski, z którym przeprowadzę przyjacielską pogawędkę. Andrzej zarządza projektami linii tramwajowej w Olsztynie. W trakcie pogawędki będzie można obejrzeć budowę linii tramwajowej w Olsztynie. Następnie usłyszymy doktora Łukasza Zaborowskiego, eksperta w dziedzinie transportu i rozwoju regionalnego. Jego wiedza i doświadczenie są nieoceniane dla Radomia, dla rozwoju Radomia. To jest taka wartość dodana naszego miasta. Po prezentacjach zapraszam wszystkich do zadawania pytań i dzielenia się własnymi przemyśleniami. To wspólna praca i zaangażowanie każdego z nas może przyczynić się do promowania nowej, odważnej wizji rozwoju Radomia. Kiedy otworzymy forum, kiedy otworzymy dyskusję z Państwem, zaproszę moją koleżankę, szanowną Ewę Zajączkowską-Hernik, aby zastąpiła mnie i poprowadziła dalej debatę. Dziękuję za obecność i wspieranie tej ważnej inicjatywy. I dziś już chcę ogłosić, że kolejna debata niebawem, 15 lutego, która będzie dotyczyła rewitalizacji Żeromy, czyli ulicy Żeromskiego. Żeroma wczoraj, dziś i jutro, 15 lutego. Zapraszam już dziś wszystkich, drodzy Państwo. A i na koniec bardzo chciałbym podziękować, bo to jest strasznie ważne. Restauracja Bolek i Lolek. Bardzo dziękuję właścicielom za udostępnienie miejsca, za,
za piękny lokal i za życzliwość. W takim razie połączmy się z Olsztynem. Panie Andrzeju, czy nas słychać? Halo, halo, panie Andrzeju. Jako pierwszy prelegent pan Andrzej Karłowski, który jest odpowiedzialny za realizację projektu tramwajowego właśnie w Olsztynie. Tu trzeba. Witam państwa serdecznie. Witam. I na wstępie od razu pytam, czy mogę do ciebie zwracać się przyjacielu? Znaczy, no, każdy przyjaciel tramwaj jest pewnie przyjacielem. Tak? Otóż to. Tutaj, jak najbardziej. Otóż to. Jeszcze dodam. Wizjoner, ojciec myśli tramwajowej w Olsztynie. Może opiekun nadzorujący inwestycji. Anioł stróż, monitoring kosztów inwestycji. I tak, teraz pytania. Zgadzajmy się. Ja jestem czynnikiem realizacyjnym. Mhm. Także rzeczywiście od podszewki, czyli od projektowania, ale jednak myśl twórcza, gdzie te linie powstaną, w jakim zakresie powstaną, no to już jest wiedza specjalistyczna z transportu, a ja się specjalizuję jednak w budowie, czasami w trudnej budowie. Dobrze. Pozwól, że zadam ci pytania. Jak to się stało, że przekonałeś do inwestycji mieszkańców Olsztyna i władze miasta? Kto był pierwszy? W którym roku to było? Kolejne pytanie, czy na początku ktoś ciebie, przyjacielu, poważnie w ogóle potraktował? Dalej, jak powstał projekt? Jakie były wstępne założenia? Jak pozyskiwałeś na inwestycje fundusze? Ile kilometrów trasy już jest gotowej? Ile kilometrów do końca pozostało? Drogi przyjacielu, co na początku radziłbyś, aby mieszkańcy Radomia nie wywieźli Forysia na taczkach z Radomia? Jakich błędów należy uniknąć? To jest moje ostatnie pytanie. Ja się wyłączam i zamieniam się w słuch i cała sala. Tak, zaczynając od myśli może twórczej. W Olsztynie tramwaje nie były obcą myślą, dlatego że już na początku XX wieku, dokładnie w 1907, zostały uruchomione w Olsztynie i przetrwały kilkadziesiąt lat. Przyszedł jednak boom rozwoju motoryzacji, zastąpione zostały autobusami, ale do dzisiaj żyją ludzie, którzy nimi jeździli i pamiętają. Także w Olsztynie nie było tramwaju przez 50 lat i nie była to w tym momencie taka obca myśl. Nie tworzyła się jednak sama z siebie, dlatego że w międzyczasie mieliśmy też w Olsztynie i trolejbusy, i autobusy. I z tych trzech środków transportu wybieraliśmy ten najskuteczniejszy, ten najlepszy, ten, który zapewni szybkie, komfortowe przemieszczanie się po Olsztynie i da i możliwość przyciągnięcia następnych pasażerów, czy w ogóle przesiadkę na komunikację publiczną. Także myśl twórcza powstawała w Olsztynie, aby odrodzić tramwaj od 2006 roku i tak naprawdę zrealizowała się dopiero w latach 2011-2012, kiedy już podjęto decyzję, aby to były tramwaje. Takie dokumenty strategiczne zostały sporządzone. I to też pamiętając, jak trudno jest realizować akurat coś nowego w mieście, gdzie nie ma tradycji, czyli tam tradycje są bardzo stare. Korzystaliśmy z myśli twórczej, czy specjalistów z Krakowa, czy specjalistów z Pomorza, aby wzmacniali i uczyli nas tego, jak tramwaje powinny przebiegać w Olsztynie, tego,
jakie elementy powinniśmy w to wszystko włożyć. I tu, gdy powstały te wszystkie elementy, nadeszła właśnie ta rola budowania. Myśl była także twórcza, pewnie tak jak i w Radomiu jest to rzecz niespotykana, ale jednak dużo osób zaczęło się przekonywać, zwłaszcza tej ludności, która zaznała czy na studiach, czy w młodości, czy przy innej okazji dobrego skomunikowania, chociażby w Warszawie czy na Pomorzu, no tam troszeczkę może za pomocą SKM-ki, ale jednak ta myśl i przeniesienie jej na grunt olsztyński powodowało, że naprawdę była to z początku wąska grupa ludzi, później coraz szersza, zwolenników i tych, którzy byli już pasjonatami samego no, szynowego transportu po mieście. Tą myślą też zaszczepił prezydent Rady Miasta, także w tym momencie było pełne poparcie, należało znaleźć na to fundusze i tu ukłoniły się fundusze europejskie. Także przez parę lat procedowaliśmy umowę i te pierwsze elementy były trudne do wynegocjowania, dlatego że musiała nastąpić wariantowość, wybór tras, wybór sposobu budowy. To, co chyba jest najbardziej oczywiste, ale przez niektórych niedostrzegane, no cała logistyka związana później z utrzymaniem tramwaju. Jeżeli chodzi o samo podejście, to rzeczywiście więcej było niedowiarków niż tych, co wierzyli, że taka duża inwestycja może się w Olsztynie odbyć. Też mieliśmy swoje przygody z wdrażaniem tego. Chcieliśmy też skorzystać z myśli twórczej hiszpańskiej, bo tak w przetargu, który pierwszy został zorganizowany na zaprojektuj de facto i wybuduj linię tramwajową, wygrała hiszpańska firma i próbowaliśmy z nią stworzyć w Olsztynie tramwaje. Niestety no, ich myśl była troszeczkę inna niż nasza. I po dwóch latach próby projektowania, próby budowania, z firmą się rozstaliśmy, ale mieliśmy już bardzo zaawansowany zalążek nie tylko koncepcji, ale i projektów budowlanych. Także udało nam się to przezwyciężyć, udało nam się sięgnąć po fundusze unijne, udało nam się w pełnym zakresie ruszyć do boju, nie patrząc, znaczy może patrząc, że cel jest tak szczytny, że utrudnienia, które powodujemy, są jednak utrudnieniami chwilowymi względem tego, ile ten transport później przetrwa i względem tego, jak będzie przydatny i będzie umilał. Zakończyliśmy w 2015 pierwszy etap. To, na co się zdecydowaliśmy i na co poszły pierwsze środki unijne, to na pewno budowa zajezdni tramwajowej i tu, że tak powiem, była to budowa dla pierwszych składów, pierwszych 15 składów, które, że tak powiem, pod dachem zagościły, natomiast przygotowane dla składów 18, także można było już myśleć o dalszych. I pierwsze torowiska miały w sumie, licząc, że były podwójne, ponad 11 kilometrów, co pozwalało stworzyć trzy linie w Olsztynie i połączyć te najbardziej newralgiczne punkty, te, które generują ruch pasażerski jak największy, czyli południowe dzielnice mieszkalne, tak dla zobrazowania, jest to około 70 tysięcy mieszkańców i połączyliśmy je z kampusem uniwersyteckim w Kortowie, z centrum miasta oraz z dworcem głównym. I te trasy zapewniły
tak dobre skomunikowanie, że od razu trzeba było zmieniać sam system komunikacyjny w mieście, aby jednak tramwaje stanowiły ten kręgosłup. To zresztą było też przewidziane. Także kształtując trasy, jak najbardziej polecam skupiska oraz te elementy, które są jak najbardziej generatorem pasażerów. Jak wspomniałem, u nas to centrum i osiedla mieszkalne. W tym 2015 roku, pamiętając o tym, że torowiska to nie wszystko, zamówiliśmy 15 pociągów tramwajowych, zamówiliśmy systemy sterowania zarówno ruchem w mieście, jak i też tramwajem, dlatego że zdecydowaliśmy się, że tramwaj będzie tym przewodnim środkiem transportowym. Tramwaj dostał priorytet na skrzyżowaniach, sygnalizacja, nasz inteligentny system sterowania sygnalizacją świetlną, czy w ogóle ruchem transportowym przewiduje priorytet dla tramwajów na skrzyżowaniach. I tak dla przykładu podam, że w godzinach szczytu osiągalne dzielnice, te mieszkaniowe, były w 3 kwadranse dla pojazdów autobusowych czy dla autobusów. Natomiast ruch tramwajowy bez względu na porę dnia odbywa się 22-23 minuty. Także biorąc pod uwagę, że skupiliśmy około w tej chwili 20 tysięcy. W związku z tym, że słyszę głosy, to może jakieś pytanie dodatkowe z tego, to, co zdążyłem powiedzieć, a czego jeszcze nie zdążyłem. Proszę kontynuować, panie Andrzeju. Tak? Dobrze. No jeszcze raz będę zachęcał, przedstawiał z pewnością trudną realizację, dlatego że jeżeli tramwaj ma dotrzeć do, jak wspominałem, generatorów ruchu tych największych, do instytucji, podwieźć mieszkańca prawie pod dom, czy tego korzystającego pod sklep, nie mówię o dużych zakupach, to będzie z pewnością musiał pójść trasami, które są uczęszczane, trasami, które w tej chwili wydają się zatłoczone, które mieszkańcy traktują jako tą najkrótszą drogę do pomiędzy tymi punktami charakterystycznymi. W Olsztynie też dorośliśmy do tego, aby naszą główną aleję, kiedyś służącą świętom 1 maja z wielkimi pochodami, przekształcać jednak w strefę tempo 30, kształtując torowiska, wpuszczając na te torowiska autobusy, zagęszczając w ten sposób też sieć przystanków, aby ta dostępność była jak największa, aby oczekiwanie było jak najkrótsze i w jak najlepszej jednak najlepszych warunkach. I w ten sposób myślę, że osiągamy naprawdę sukces tramwajowy. Oczywiście, jak w każdym społeczeństwie, zdania są podzielone. Bardzo często śmiejemy się z takich sytuacji, że zadowolenie z tramwaju, gdyby oceniać na przystanku tramwajowym, to by było bliskie, no powiedzmy 90 czy nawet 100%. Natomiast gdyby zrobić to na zakarkowanym skrzyżowaniu wśród kierowców, no ta liczba by spadła może do 10 albo 5%. Także trzeba z pewnością zastanowić się, jaki cel, której grupie i które punkty są miastotwórcze i w których momentach i jak zaplanować trasę, i to jest najważniejsze. W Olsztynie zarówno przy jednej, jak przy drugiej organizacji projektu, przy jednej, drugiej budowie udało się przebudować jednocześnie wszystkie drogi, udało się jednocześnie przeorganizować skrzyżowania bezpieczniejsze. Udało się także, zresztą była to konieczność realizacyjna,
w dużej mierze uporządkować sieci, które no, chociażby te sieci podziemne, dostawcy mediów mają w różnym stanie i w różnych miejscach i w różny sposób. Także współpraca z zarządcami mediów, współpraca z władzami miasta, współpraca z wszelkimi jednostkami uzgadniającymi. To jest ten klucz, żeby tam zaszczepić myślę tramwajową i wtedy ogłaszamy kolejne uruchomienia, kolejne jak najbardziej sprzyjające środki transportu. Ja wspominałem, za największy sukces uważamy w tej chwili to przewożenie 20 tysięcy pasażerów dziennie, co nawet jak rozpatrujemy, że tramwaje stanowią kilkanaście procent, jeżeli chodzi o długość linii czy kilometry przewozu, to dochodzimy już do sytuacji, że w godzinach szczytu jeżdżą zbyt rzadko i trzeba podstawiać dodatkowe wozy. Także zachęciliśmy jak najbardziej ludzi do tego, aby skorzystali z tego środka, sami się przekonali, że jest nie dość, że ekologiczny, to jeszcze jak najbardziej szybki, sprzyjający, komfortowy, bo pamięć o starych tramwajach jest fajna, ale to, co teraz prezentują pojazdy, to jest naprawdę skok cywilizacyjny, dlatego że zarówno wystrój, przyjazność, miejsce, jak i sposób poruszania jak najbardziej zachęcają do tego, żeby z nich skorzystać. Początki jak zwykle trudne, w tej chwili drugi etap. Szukamy środków. No niestety, jak wszystkie inwestycje przeżywaliśmy przez ostatnie dwa lata swego rodzaju kryzys. Zaczęła się pandemia, później wojna w Ukrainie. Te dwa czynniki spowodowały destabilizację cen i tak, jest to trudność w pozyskiwaniu czy odpowiednich wykonawców, czy odpowiednich materiałów, czy odpowiednich technologii, ale myślę, że nie jest to znowu blokada tego, aby kusić się, ale należy też wsłuchać się w doradczy, identyfikować właśnie problemy, kto ma jakie problemy komunikacyjne. A przechodząc już do pytania o taczkach, to naprawdę radziłbym zorganizować taką grupę ludzi, która uwierzy w tramwaje, która zauważy, jak bardzo są przydatne miastotwórcze oraz jak umożliwiają lepszą organizację nawet tego życia prywatnego, co od razu przekłada się, bo jak wspomniałem, jeżeli pasażerom skróciliśmy nawet o te 15 minut podróż, to jeżeli ta podróż jest dwa razy dziennie, to jest pół godziny. A jak mówimy o 20 tysiącach ludzi dziennie, no to naprawdę 10 tysięcy godzin ludzie mogą poświęcić na swoje własne sprawy. Jest to swego rodzaju uproszczenie, ale ja myślę, że to jest zysk, którego nikt do tej pory nie szacował w jakichś takich rozsądnych sprawach, a jest to coś niedostrzegalnego, a coś, co tak prostą rzeczą, jak lepsze skomunikowanie miasta, można osiągnąć. Jeżeli chodzi o samą realizację, pomysł i tym podobne rzeczy, jakich błędów należy unikać? Tak naprawdę jest tylko jeden błąd, którego należy uniknąć. Przestać słuchać ludzi, a w momencie jak zaczynamy słuchać, jak sprawdzamy, jak chcieliby kształtować tramwaje, w jaki sposób
chcieliby kształtować tą swoją de facto nową rzeczywistość, nowy obraz, nowe miasto. I tak od każdego poziarenku myślę, że to myśl twórcza jest najlepsza do spożytkowania później w realizacji, a efekty przychodzą same i naprawdę po pierwszym roku utrudnień później już jest tylko lżej, a później po, tak jak my po tych 8 latach zastanawiamy się, jak można było tak dużą arterię mieć kiedyś bez tramwajów. Także jak najbardziej polecam, życzę zorganizowania takiego grona ludzi, które będzie tą ideę wspierało, ale jednocześnie będzie stanowiło jakby zalążek myśli twórczej. Gdzie, w którym miejscu w Radomiu i dlaczego tam? Najlepszego. Dziękuję bardzo. Wniosek się nasuwa jeden. Zapraszam, aby tworzyć taką grupę osób, która myśli podobnie, która obierze sobie cel, wiadomo jaki. Na pewno taką osobą jest Łukasz Zaborowski, nasz kolejny ekspert. Jeszcze ostatnie zdanie. Bardzo dziękuję panie Andrzeju i zachęcam, namawiam, żeby zostać jeszcze z nami, bo być może po prezentacji doktora Łukasza Zaborowskiego będą jakieś pytania do pana. Jasne, pozostaje jak najbardziej. Świetnie. Łukasz, bardzo cię proszę. Dziękuję. Pomogę ci może. Tak, trzeba włączyć prezentację. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja mam długą prezentację, ale umówiliśmy się na 20 minut, więc właściwie można powiedzieć, że ja tylko dotknę pewnych takich wątków, które uważam za ważne i tak je zasygnalizuję. I po prostu, jeżeli tylko będzie taka wola Państwa, to oczywiście w dyskusji bardzo chętnie każdy z tych wątków rozwinę. Tak, no ja się tutaj posługuję marką Instytutu Sobieskiego, którego jestem ekspertem i takim opracowaniem, które właśnie na zlecenie tego instytutu wykonałem parę lat temu. Chciałem podkreślić, że każda inwestycja, którą podejmujemy w mieście, zwłaszcza jeśli to jest inwestycja w jakiś sposób innowacyjna, ja sobie może tutaj położę, przepraszam, zegarek, żebym wiedział, tak, żeby nie przedłużyć za bardzo. Każda inwestycja, którą podejmujemy, powinna być rozpatrywana w dwóch wymiarach. Jeden wymiar to jest po prostu taki dosłowny cel tej inwestycji, czyli jeżeli na przykład tramwaj, no to, że ten tramwaj będzie woził ludzi, będzie po prostu użyteczny jako tramwaj. Ale jest też drugi wymiar każdej inwestycji właśnie takiej innowacyjnej. Mianowicie to, co oprócz tego, oprócz tej fizycznej użyteczności, co ta inwestycja wniesie nam do miasta. Albo co dzięki tej inwestycji jesteśmy w stanie uzyskać dodatkowo, prowadząc na przykład inwestycje towarzyszące, albo pod pretekstem do inwestycji, czy też dzięki tej inwestycji w jakiś sposób przemieniać jeszcze coś innego w mieście. I warto podkreślić, że w przypadku właśnie takich inwestycji innowacyjnych, te korzyści poboczne, one bywają niedoceniane. Często mamy skłonność do tego, żeby prowadzić rachunek ekonomiczny tylko patrząc na tą czystą użyteczność techniczną. A te drugie korzyści często może się zdarzyć, że są nawet większe niż sama czysta użyteczność techniczna danej inwestycji. I o tym właśnie chciałem powiedzieć. Na podstawie doświadczeń francuskich, ponieważ tak się składa, że we Francji tramwaje oczywiście były bardzo popularne, jak w całej zachodniej Europie, od XIX wieku aż do połowy XX i potem zostały wyrzucone z miast. I to, co obserwujemy w ostatnich dekadach we Francji, to jest odrodzenie tramwaju. Ale odrodzenie tramwaju, które jest traktowane nie tylko właśnie jako środek transportu, tylko jako taki środek odnowy urbanistycznej. Środek całościowej przemiany miasta. Właśnie, i takie trzy wątki w tym związane. Właśnie pierwsze to jest to, odrodzenie miejskości. Drugi wątek to
powiem o tym, w jaki sposób te właśnie linie tramwajowe nowe są we Francji projektowane. I trzeci, który chyba jest najważniejszy, to właśnie powiem, jakie są korzyści urbanistyczne, czyli te inne korzyści związane z powstaniem systemu tramwajowego. No a potem jeszcze, ponieważ jesteśmy w Radomiu i tutaj siłą rzeczy chcemy w jakiś sposób odnieść się do naszego miasta, to przedstawię też, no tak w bardzo skrócie, koncepcję sieci tramwajowej w Radomiu, przy czym, co chciałem podkreślić, nie jesteśmy na etapie takim, żeby mówić o na przykład przebiegach linii w tej chwili. Właśnie, La Ville Reinventée, to znaczy tyle, co miasto powtórnie wynalezione. Proszę dalej. Właśnie, to jest to, o czym już mówiłem, że we Francji było kilkadziesiąt systemów tramwajowych, tramwaje były powszechne i po prostu pod, no tak, na zasadzie takiego trendu, jaki obserwowaliśmy we wszystkich właściwie miastach europejskich, we wszystkich krajach na całym świecie, kiedy wybuchła motoryzacja, to zaczęto się tramwajów i w ogóle transportu publicznego z miast pozbywać, co, jak się okazało, nie rozwiązało w żaden sposób problemów transportowych, tylko je pogłębiło. Dlatego właśnie we Francji, ja będę tak pokazywał, tak pokazywał. O, teraz dobrze. Właśnie, lata 80. i pierwszym takim miastem, gdzie właśnie zastosowano ponownie, bo tam po prostu całkowicie zlikwidowano linię tramwajową, nie to, że trochę zostało. Na nowo wprowadzono tramwaj właśnie w Grenoble, to był taki pierwszy przypadek spektakularny, gdzie zastosowano pewne te zasady innego, nowego projektowania systemu tramwajowego, o których powiem później. Potem był Strasburg i Strasburg jest chyba najbardziej znany jako właśnie taki mistrz elegancji, tak? Gdzie ten tramwaj został wprowadzony po to, i oni jakby szczycą się tym, że oni po prostu przemienili miasto i sprawili dzięki temu tramwajowi, że ich miasto stało się piękne i atrakcyjne dla życia. I jak to się robi w Francji? Ja, tak jak wspominałem, ja tylko dotykam tych wątków, a każdy z nich później chętnie rozwinę. Jak się robi to we Francji i czym to się różni od projektowania, jeszcze tego projektowania, jakie mieliśmy na przykład w latach 80., jak profesor Keres Krauss tutaj projektował, bardzo zasłużony człowiek, ale teraz będziemy projektować inaczej, jeśli chodzi o już system tramwajowy, przebieg linii. Kluczową zasadą jest dostępność. Tramwaj i w ogóle transport publiczny ma być przede wszystkim dostępny. On ma być bardziej dostępny, bardziej atrakcyjny pod względem przestrzennym niż na przykład pójście na parking i wzięcie samochodu. Ma być tak dostępny jak samochód, który można mieć wszędzie. Ma być dostępny przestrzennie i ma być dostępny czasowo. Ogromnym błędem, jaki popełniamy w transporcie publicznym, nie tylko miejskim, ale też kolejowym, jest to, że to jeździ za rzadko. O transporcie publicznym trzeba trochę myśleć, może paradoksalnie zabrzmi, ale trochę jak o samochodzie. Wychodzę na zewnątrz swojego domu i tam jest mój samochód. I od razu nim jadę. I gdzie chcę. Jest dostępny i jest na zawołanie. I tak samo być z tramwajem. Czy też w ogóle z transportem publicznym. Więc dostępność ścisłego centrum. Proszę zobaczyć. Tutaj widzimy, to są po prostu wyimki z map. Te czarne linie. Teraz tak się prowadzi linie tramwajowe. Nie tymi wielkimi arteriami, które jeszcze w latach 80., tak jak u nas Aleja Chrobrego była projektowana, tam jest ten pas dzielący, tak? O, to tam tramwaj zrobimy. No może zrobimy, ale nie to jest istotą. Nie jest istotą tam, gdzie jest łatwo, tylko tam, gdzie jest najbardziej dostępne. Proszę zobaczyć, że tutaj te linie, one po prostu tutaj bezczelnie przecinają te stare miasta. Nie idą tymi arteriami obok, tylko przecinają najściślejsze centrum. Dalej idziemy. Bierze to się z tego, że to jest zaleta właśnie szynowego środka transportu w przeciwieństwie do autobusu, że jego tor ruchu jest doskonale przewidywalny. Jeżeli stoję w odległości 10 cm od miejsca, gdzie ma przyjechać tramwaj, to jestem bezpieczny. Jeżeli stoję w odległości pół metra od miejsca, gdzie ma przyjechać autobus, to nie wiem, czy jestem bezpieczny, no bo to różnie bywa, tak? Więc ta doskonała przewidywalność ruchu zapewnia bezpieczeństwo. No właśnie, i takich kilka po prostu rzutów, obrazków, jak to właśnie wygląda we Francji. Gdzieś główne place, gdzie właśnie, czy deptaki na przykład, tak? Deptak, gdzie tutaj nawet się nie mieści dwutorowa linia, więc jest odcinek jednotorowy po to, żeby deptakiem przebyć. Tak, Bordeaux na przykład, tu jest Dijon. No właśnie, dalej dostępność różnego rodzaju użyteczności publicznej. Na przykład, proszę bardzo, w Montpellier
końcówka linii tramwajowej jest wewnątrz takiego wielkiego jakiegoś tam obiektu handlowego, jakiegoś takiego GS-u tamtejszego. Czy na przykład tutaj, proszę zobaczyć, przejście przez jakiś kampus uniwersytecki. Tutaj tak samo, przez kampus uniwersytecki w Orleanie i końcówka, która wchodzi wewnątrz zespołu szpitala. Tak samo tutaj przejście przez szpital. Po to, żeby to było doskonale dostępne, najbardziej dostępne po prostu jak się da. Dostępność jednostek mieszkaniowych, tak samo. Tutaj jest pokazana zupełnie odmienna filozofia traktowania transportu publicznego niż jeszcze parędziesiąt lat temu. Parędziesiąt lat temu linie transportowe, transportu publicznego biegły tymi obrzeżami jakichś jednostek mieszkaniowych, a teraz te arterie ruchu motor dla samochodowego się zostawia, natomiast transport publiczny przebiega środkiem osiedla. Dalej. Oczywiście dostępność oznacza też integrację. Proszę zobaczyć, w jaki sposób tutaj ta linia jest wygięta po to, żeby doskonale ją zintegrować z transportem kolejowym. Tak samo tutaj. I taka zasada tutto sol, czyli wszystko na ziemi. Bo dostępność to jest tak, że pieszy ma po prostu wejść do tego tramwaju bez żadnej przeszkody bezpośrednio z przestrzeni publicznej, a nie na przykład, co jest utrapieniem w wielu miastach w Polsce, jakimiś pochodzić pod ziemiami. No właśnie, i co jeszcze, jaka jeszcze zasada? Otóż systemy tramwajowe we Francji, te nowe systemy tramwajowe, są traktowane jako, nie tylko jako coś technicznego, ale one są traktowane jak dzieła sztuki. Przy projektach linii tramwajowych podaje się nazwiska architektów, którzy to zaprojektowali, ponieważ nie projektuje się tylko, jak będą biegły tory, ale projektuje się całe otoczenie. Od pierzei do pierzei, tak? Cała ulica jest przebudowywana. Ona ma się stać piękną, elegancką, zachęcającą do bycia w niej przestrzenią publiczną. I to wszystko jest projektowane całościowo. Przejście linii tramwajowej, rozkopanie tej ulicy, czy rozkopanie jakiegoś osiedla jest pretekstem do tego, żeby stworzyć tam możliwie najbardziej atrakcyjną przestrzeń publiczną. I to są właśnie przykłady, tak? Proszę zobaczyć, że tutaj ten tramwaj, sam tramwaj, on ma jakiś tam kształt, barwy i tak dalej, o tym jeszcze za chwilę powiem. I wszystko, co tutaj jest zaprojektowane, to wszystko jest zaprojektowane jednocześnie. Faktura nawierzchni, jakieś kształty, barwa tej, proszę zobaczyć, to wszystko koresponduje właśnie z tym tramwajem. Całość jest przebudowana w jakiś sposób po to, żeby stworzyć piękną przestrzeń, w której ludzie chcą być. To samo dotyczy też jakichś nowych osiedli, prawda? To proszę zobaczyć, jakieś koszmarne blokowisko, tak? Ale jest stworzony bulwar. Nie ma tu wielkiej arterii komunikacyjnej, tu jest przede wszystkim bulwar dla ludzi. Obok jest tramwaj, gdzieś też jest dostępność ruchu samochodowego, ale priorytetem jest przestrzeń publiczna. Przykład analizy, którą przeprowadzono w Nicei, analiza miejscowej roślinności, miejscowego krajobrazu, tego lazurowego wybrzeża, tak? Stworzona jakaś kompozycja barwna z tego i później dobrane tak, żeby ten tabor odpowiednio wyglądał i nawierzchnia tych właśnie torowiska, które jest pokryte kompozycją kwiatową, która ma właśnie korespondować z tym jakby rysem krajobrazu tego miasta. I takie szczegółowe projekty, tak? To właśnie cały czas posługuje się Riche Associé, to jest takie właśnie najbardziej znana pracownia architektoniczno-urbanistyczna, która tym się zajmuje. No właśnie, Nicea. Tak to wygląda już na jakiejś tam wizualizacji czy rzeczywistości. Wszystko jest indywidualnie projektowane dla danego miasta, ponieważ taka inwestycja, która dla miasta takiej wielkości jak Radom, to tak samo we Francji jest, bo to są tej wielkości miasta, jest pewnym bodźcem wizerunkowym. I chodzi o to, żeby tym czymś w jakiś sposób budować swój wizerunek, budować swoją tożsamość. Dlatego na przykład w jaki sposób mogą to wyrażać charakterystyczne przystanki. No tu jakieś dziwadła wymyślono w Miluzie, no ale tak sobie wymyślono, tak? Czy na przykład w Tours po francusku to jest tyle, co ta nazwa miasta, to jest tyle, co wieże, więc mają takie wieże na przystankach na przykład. Nie wiem, czy to z tym związane, ale to jest jakiś charakterystyczny. Tak samo Tabor. Proszę bardzo, to jest, jakie to jest miasto? Dijon, tak? W Dijon jest w Burgundii, a w Burgundii się pije Burgunda. Dlatego ten tramwaj ma barwę Burgunda, tak.
Marsylia jest miastem portowym, więc przód tego tramwaju wygląda jak okręt i syrena okrętowa jest na nim. A w Reim to jest szampania, pije się szampana, więc on ma kształt kieliszka do szampana tutaj. A Montpellier no sobie wymyśliło, że będzie takim miastem kwiatów, dlatego ma w kwiatki tramwaj. A Havre był zburzony w czasie wojny, jest modernistyczny, więc też ma takie elementy modernistyczne na swoich tramwajach. No właśnie, i to już teraz ostatni ten wątek francuski, mianowicie to taki ośrodek i silnik przemiany urbanistycznej, czyli właśnie w jaki sposób to wprowadzenie nowego systemu tramwajowego wpływa na przemianę miasta. Takie bardzo praktyczne jest to, mianowicie, że w moim przekonaniu w dużym stopniu ucina takie dywagacje, że przecież możemy mieć autobusy. To prawda, że w mieście wielkości Radomia można zupełnie sprawnie rozwiązać problem komunikacji miejskiej za pomocą autobusów. I nie ma konieczności budowania tramwaju. Tylko, że efekt jest taki, i to było w różnych tam miastach zmierzone i jakoś uśrednione, że jak się wprowadzi system tramwajowy w mieście, gdzie go nie było, to nagle wzrasta wykorzystanie całego systemu transportu publicznego o jakieś 30%. Nieosiągalna rzecz za pomocą, nie wiem, autobusów. Okazuje się, że tramwaj jest tak postrzegany i to nieważne, czy to są realne zalety tramwaju, czy tylko wyobrażone zalety tramwaju, ale efekt nie jest wyobrażony, tylko efekt jest realny. Po prostu kiedy wprowadzimy system tramwajowy, to o 30% więcej ludzi wykorzystuje cały system transportu publicznego. To znaczy, że nie tylko tą linią, gdzie zastąpiliśmy tramwaj autobusem, tylko w całym systemie, że również dzięki tramwajowi więcej ludzi jeździ autobusami. No właśnie, to już o czym mówiłem, że po prostu dzięki wprowadzeniu tramwaju, jeżeli podejdziemy do tego właśnie na zasadzie wyzwania urbanistycznego, czyli będziemy rzeczywiście prowadzić taką przebudowę przestrzeni, jaka jest prowadzona w miastach francuskich, no to czynimy miasto atrakcyjnym, odzyskujemy Śródmieście na przykład jako przestrzeń życia społecznego. Bo chcemy, żeby ludzie byli w Śródmieściu, ale jeżeli w Śródmieście w tej chwili wyobraźmy sobie taką ulicę 25 czerwca na przykład, czy to jest ulica, na której mogą przebywać ludzie? To jest miejsce, z którego się jak najszybciej ucieka. Właśnie to odzyskiwanie przestrzeni, wprowadza się szybki, wydajny środek transportu i przestrzeń się uwalnia od nadmiaru funkcji transportowej. Mamy tramwaj i mamy przestrzeń, która jest dostępna dla ludzi. No właśnie to jest to, że po prostu tramwaj jest tak postrzegany i to się przejawia zarówno w tych materiałach jakichś reklamowych, które tam były pokazywane, ale też się przejawia na przykład w literaturze, taki francuski Julien Gracq, on też kiedyś zapisał, i to już dawno, bo to jest lat gdzieś tam 85 rok, czyli tam, gdzie dopiero się zaczynało to odrodzenie tramwajów. On mówi, że jak on ogląda atlasy jakieś takie właśnie turystyczne, to jak widzi miasto, gdzie nie ma tramwaju, to wydaje mi się, że to jest jakieś nieatrakcyjne miasto. Tego też nie należy bagatelizować, ponieważ dla miasta tej wielkości jak Radom, zwłaszcza miasta o tak zszarganym wizerunku jak Radom, pojawienie się szynowego transportu miejskiego w postaci tramwaju jest niesamowitym bodźcem wizerunkowym. Jest niesamowitą zmianą postrzegania miasta. I to się, to nie mówimy tylko o jakimś tutaj poczuciu zadowolenia mieszkańców, tylko mówimy o realnej zmianie postrzegania miasta i przez mieszkańców, i przez mieszkańców regionu, i przez cały kraj, co później przekłada się na przykład na zainteresowanie inwestorów i na realne pieniądze. Efekt tramwajowy, budowanie silnych śródmieść. Tutaj troszeczkę nie widać tego, co tutaj jest na tym wykresie, ale ja wytłumaczę, co jest na tym wykresie. To są zmiany wysokości cen lokali użytkowych, tak? Od strony Śródmieścia. Zawsze jest tak, że w Śródmieściu lokale są najdroższe, a później to spada gdzieś tam w stronę Przedmieścia. To jest normalne. Ale w korytarzu, gdzie jest tramwaj, to ten spadek jest taki i idzie tak później. Po prostu
tam, gdzie jest tramwaj i gdzie jest lepsza dostępność Śródmieścia i jest wyższy prestiż tej okolicy, to wpływa po prostu na realne i na ceny nieruchomości i na powodzenie interesów tam prowadzonych, co pokażę na następnym zdjęciu. Proszę bardzo, to są badania, jakieś tam wyimki, ale jest mnóstwo takich badań, które pokazują, że właśnie tam, gdzie linie tramwajowe przebiegają i to w Śródmieściu przede wszystkim, mamy znaczny wzrost, czy to liczby lokali użytkowych w ogóle, jakby atrakcyjności tego miejsca pod względem jakimś tam handlowym, czy jeśli byśmy to mierzyli cenami nieruchomości, czy choćby zadowoleniem kogo tutaj, ludzi, którzy się zajmują jakimś tam biznesem i pokazują też już po wprowadzeniu systemu, bo wcześniej być może byli przeciw, to tak też często bywa, ale po wprowadzeniu stwierdzają, że jednak co najmniej dość pozytywny efekt jest, a nie negatywny tego, że jest dostępność tramwajem miejsca, gdzie prowadzą swoje interesy. I to tak pokrótce, jaki jest ten efekt właśnie wywołany tramwaju. To też daje właśnie tutaj do rozważenia taką myśl. Przestrzegam przed patrzeniem właśnie na ten środek transportu jako po prostu tylko środek transportu i robieniem sobie rachunku ekonomicznego, czy bardziej nam się opłaca zrobić to autobusami, czy bardziej nam się opłaca zrobić to tramwajami. To jest niepełny rachunek ekonomiczny, bo rachunek ekonomiczny powinien uwzględniać wszystkie korzyści, które uzyskujemy, i koszty też oczywiście, nie? Ale te korzyści, te różne korzyści zewnętrzne, które uzyskujemy dzięki takiej inwestycji. Właśnie, no tak, to Jan Gehl, polecam w ogóle, ja już kończę, bo 20 minut miałem mówić, a jeszcze nie mówię, no właśnie. Właśnie, polecam w ogóle książki, wszystko co napisał Jan Gehl, a zwłaszcza taką książkę Życie między budynkami, która tłumaczy, co należy zrobić w mieście, żeby ludzie chcieli żyć w mieście, żeby chcieli żyć w Śródmieściu przede wszystkim, żeby chcieli tam spędzać czas. Życie między budynkami, Jan Gehl. No właśnie, i jeszcze słowo o Radomiu, no bo rozumiem, że należy coś o Radomiu powiedzieć. Zaczęło się w Radomiu, to dotyczy, to jest ciekawe bardzo, taką tutaj ciekawostkę urbanistyczną przytoczę. Mianowicie w Radomiu byliśmy, jeśli chodzi o urbanistykę, innowacyjni w skali europejskiej, no, czyli w zasadzie światowej. Ponieważ my w latach 70. wtedy, kiedy miasta europejskie były po prostu jakby w najgorszym swoim momencie, jeśli chodzi o problemy transportowe, gdzie przez kilkadziesiąt lat tam dążono do tego, żeby jak najbardziej ułatwić transport samochodowy, a wyrzucano na przykład tramwaje i redukowano transport publiczny. To były najgorsze lata, 70-80 w latach w miastach europejskich. A u nas, gdzie tych problemów nie było, bo była komuna, przypominam, i wtedy naprawdę było bardzo mało samochodów w ogóle, ale my już wtedy zrobiliśmy coś innowacyjnego na skalę europejską, jakim było zamknięcie głównej ulicy miasta po to, żeby zrobić z niej deptak. To było w roku 75 w Radomiu i to nie było oczywiste wtedy. To było innowacyjne posunięcie urbanistyczne. Co więcej, myśmy zrobili też mądrą rzecz, ponieważ w tym deptaku na ulicy Żyromskiego to nie chodziło tylko o sam deptak, tylko chodziło o celową przegrodę komunikacyjną, bo komuna to jeszcze dobrze projektowała i mamy miasto rozciągnięte północ-południe, tak? A ta przegroda właśnie idzie w poprzek. I o to chodziło, to też był cel, żeby nie dało się jeździć samochodem tranzytem przez ścisłe centrum, tylko trzeba było je omijać. To był zamysł urbanistyczny i to było prekursorskie w skali europejskiej. Miasta w Polsce, które no, ludność pod względem liczby mieszkańców, tak, począwszy od Gdańska, poniżej 500 000, które mają bądź nie mają systemu tramwajowego, Radom jest tutaj, widzimy. Dużo miast, dużo mniejszych od Radomia, proszę bardzo, na przykład taki Gorzów jakiś, czy na przykład Chorzów, no to jest w konurbacji akurat, ale nawet Grudziądz, który nawet 100 tysięcy mieszkańców nie ma. Tam są systemy tramwajowe i w bardzo wielu miastach europejskich wielkości 100 tysięcy mieszkańców, czyli połowę mniejszych od Radomia, są systemy tramwajowe. Także tutaj się raczej uznaje, że po prostu dla miasta tej wielkości jak Radom oczywiście nie jest konieczne wykorzystanie transportu szynowego, natomiast jest zalecane jako optymalny środek transportu dla tej wielkości miasta, to jest właśnie tramwaj. Tutaj jako ciekawostka historyczna też plany profesora Kelles-Krausa,
Proszę bardzo, dworzec PKP, ulica 25 czerwca, wtedy, o, ulica Mileckiego, tak się teraz nie projektuje. No tak, ale była już koncepcja, projekt techniczny. Tak dalej. O, właśnie. Tak, tu było już rozrysowane wszystko. Nawet projektował, Keles Kraus nawet projektował na odcinku ulicy Mickiewicza między Warińskiego a tam, no, dalej w stronę Żeromskiego, gdzieś tam na drugą stronę. On projektował tunel, żeby ten tramwaj przyszedł tunelem pod jakby ścisłym centrum. To jest bardzo fajny pomysł, ale tak się już teraz nie projektuje. Idźmy dalej. No właśnie, i teraz tylko rzucę tę koncepcję, która powstała w roku 2018. Ja oczywiście jej nie będę omawiał, ponieważ, jak wspomniałem na początku, nie jesteśmy w tej chwili na etapie dyskusji, gdzie powinniśmy rozmawiać o jakichś przebiegach szczegółowych tras. To jest rzecz wtórna i nigdy nie ma czegoś takiego w ogóle jak jednoznacznie optymalny przebieg tras. To jest zawsze pewna decyzja, gdzie się bierze pewne czynniki pod uwagę i ktoś waży ten bardziej, ten mniej, no i uznaniowo decyduje, że to jest najlepsza. Właśnie, więc na pewno takie założenia, które teraz powinniśmy spełnić, jeśli chcemy iść tym nowoczesnym sposobem projektowania systemu tramwajowego, przejście przez jak najściślejsze centrum, to jest w ogóle wada obecnego układu transportu publicznego w Radomiu, który nie jest wcale taki zły w skali polskiej, jest na przykład dużo lepszy niż w Kielcach. Ale zasadnicza wada, że w ścisłym centrum miasta transport publiczny jest niedostępny, nie spełnia standardów dostępności. Proszę sobie zobaczyć, gdzie na przykład jest najbliższy przystanek od Sezamu, czy od Placu Konstytucji, ale porządnie obsługiwany, nie ten 19 tam, co jest na Kilińskiego, to się nie liczy. 9 albo 7 na przykład, nie? To są linie. To gdzie jest? Tam pół kilometra trzeba iść, to jest niedostępne. Oczywiście integracja, węzeł, całościowy węzeł integracyjny transportu publicznego przy dworcu głównym, prostolinijne trasy do Śródmieścia z głównych, największych osiedli, wejście też do wnętrz osiedli i przejście przy większych celach ruchu, no to wiadomo. Dalej, już. I jeśli kogoś interesuje, to może sobie sięgnąć do książki, którą zaraz tutaj wskażę, co to za książka. W każdym razie z tych analiz moich wyszła taka propozycja, żeby właśnie na początek mieć takie dwie krzyżowe linie, jako pierwszą tę, czyli łączącą północ tam Józefów, Michałów z Ustroniem i tutaj aż i Dalinem. No i druga poprzeczna linia, która by łączyła południe Borki z Gołębiowem pierwszym, z Gołębiowym ogólnie. To nie jest żadna niespodzianka, ponieważ jeśli chcemy wiedzieć, jak powinny przebiegać główne linie, jak powinny przebiegać pierwsze linie tramwajowe, to tak jak powiedział nasz mój przedmówca z Olsztyna, po prostu trzeba zobaczyć, gdzie idą największe linie autobusowe. No wiadomo, gdzie jeździ 7 i 9. No i to jest jasne, że to jest to po prostu. O, taka była dyskusja kiedyś. Tramwaj to projekt na... No, to może troszeczkę przesada. Tramwaj ma same plusy. To jest też nie jest prawda oczywiście. Nie ma rozwiązań, które mają same plusy. Ale tramwaj ma dużo więcej plusów niż minusów. Moim zdaniem przynajmniej. No właśnie. I jeśli ktoś byłby bardziej zainteresowany tą tematyką, o której tutaj dotknąłem, tych wszystkich rzeczy, o tej urbanistyce, o tej przebudowie miast francuskich z tym związanych, to udało mi się kiedyś napisać taką książkę właśnie Tramwaj dla polskich miast. Ona została wydana przez Instytut Sobieskiego i to jest dostępne w postaci elektronicznej do ściągnięcia po prostu za chwilę, jeśli ktoś sobie życzy ze strony właśnie Instytutu Sobieskiego. Tutaj jest adres. A jak się wpisze do Tramwaj dla polskich miast, to wyskakuje. Więc no, zachęcam do zapoznania się z tą książeczką. I 20 minut mówiłem, tak? Jednak udało się? No to dobrze, dziękuję bardzo. Łukasz, oczywiście pytania mogą być same, także przygotuj się. A jeszcze przed pytaniami zabiorę Was, drodzy Państwo, w podróż, bo ja to lubię żyć marzeniami. I taką hipotetyczną trasę przygotowałem w sumie dzisiaj, więc proszę mi wybaczyć. Ja nie jestem żadnym reżyserem, ani nie miałem specjalistycznych kamer. Zrobiłem to po prostu tak ad hoc. Więc puścimy taką 10-minutową podróż tramwajem przez nasze piękne miasto i dlatego też rozdawałem te mapki, żeby śledzić przebieg trasy. Za chwilę zobaczymy to z Kasiny, może światło będzie lepiej.
po tym wszystkim w ogóle skorzystamy z okazji, bo mamy wyjątkowego gościa, też pan Władysław Król zaszczycił nas swoją obecnością, ale to ja już usiądę i pytania do pana Władysława skieruję. Koleżanka wielce szanowna Ewa Zajączkowska-Hernik. I po tych pytaniach poproszę także o pytania z sali ewentualnie, które wydaje mi się, że na pewno padną. Witam bardzo serdecznie w Radomiu, a dokładnie północ Radomia, ulica Witosa i stąd zaczynamy podróż na południe, przez centrum, naszym tramwajem. Zapraszam, jedziemy. Tak, drodzy Państwo, z ulicy Witosa skręciliśmy w ulicę Mieszka I i zmierzamy ku pierwszemu osiedlu, czyli osiedle Michałów. Po drodze mijamy podporządkowaną ulicę Firleja, a jak widzimy, droga jest na tyle szeroka, że infrastruktura tramwajowa spokojnie mogłaby tutaj znaleźć swoje miejsce. Oprócz tego widzimy po prawej i po lewej stronie mnóstwo nieużytków, które można by zagospodarować pod domy jednorodzinne, pod bloki bądź firmy. Zbliżamy się do pierwszego ronda powstańców warszawskich. Po prawej stronie widać na kamerze szpital wojewódzki na Józefowie. Zjeżdżamy z ronda i cały czas kierujemy się ulicą Mieszka I. Widać doskonale na pas zieleni, pas, który dzieli jeden kierunek drogi od drugiego, że jest miejsce także tutaj na ulicy Mieszka I, by położyć trasę tramwajową. I po prawej stronie zaczynają się już bloki, czyli zabudowania i kapitał ludzki, który się tutaj obecnie zamieszkuje, może spokojnie korzystać z transportu szynowego. I prowadzenie dalszej debaty. Koleżance Ewa, proszę bardzo. Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie na tą bardzo ciekawą debatę. Przyznam szczerze, że w swojej pracy zawodowej poznałam mnóstwo ciekawych osób, ale chyba jeszcze nigdy nie poznałam pasjonatów urbanistyki. I to jest dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie. Naprawdę jestem pod wrażeniem, że można z tak ogromną pasją mówić o urbanistyce i transporcie zbiorowym. Szanowni Państwo, długo nie będę mówić, a w zasadzie już kończę, bo chciałam zaprosić na kolejny panel. Przed nami pan Władysław Król, specjalista, architekt rozwiązań komunikacyjnych. Zapraszam pana. I zanim oddam panu mikrofon, od razu zadam dwa pytania. Pan jako architekt rozwiązań komunikacyjnych w Radomiu, no gdyby cofnął się o 20 lat powiedzmy, co by pan zmienił, mając dzisiejsze doświadczenie i znając rozwiązania techniczne w komunikacji drogowej? I drugie pytanie, widzieliśmy przed chwilą wizję Rafała Forysia. Czy ta wizja odpowiada pańskiej wizji? Czy tak mogłoby być połączone czy poprowadzone linie tramwajowe w Radomiu? Dzień dobry Państwu, wywołany do tablicy. Nie spodziewałem się wystąpienia ani w ogóle uczestnictwa, ale myślę, na pierwsze pytanie to odpowiedziałbym tak. Władza ma ten periodyk co 4 lata i każdy chce się popisać własną inicjatywą. I myślę, że Łukasz się śmieje, ale chyba mnie poprze. Więcej szacunku dla wiedzy, a mniej dla populizmu. Niestety w Radomiu dużo rzeczy się dzieje wbrew jakby... A bliżej tego, co jest naukowym opracowaniem.
Nie ukrywam, że myśmy zrobili tytaniczną pracę, jeśli chodzi o układ komunikacyjny, ale nie w sensie realizacji, a właśnie tego podkładu naukowego. Zrobiliśmy coś takiego, co tu chyba jest się bliskie, czyli wyznaczyliśmy tak zwane obszary komunikacyjne, a nie mylić to z obszarami osiedleńczymi. I na tej bazie zrobiliśmy więźbę ruchu przemieszczeń, bo to jest podstawa do kształtowania systemu komunikacji publicznej. Radom jest specyficznym miastem. Ja podziwiam tutaj wręcz odwagę, że od razu żeśmy określili jako tramwaj ten jeden ze środków preferowany do transportu publicznego. Ja nie jestem z Radomia, stąd też łatwiej mi było jakby określić, czy mieć dystans do tego, co zastałem. I powiem rzecz chyba smutną. Takiego miasta zaniedbanego, powyżej 100 tysięcy miast, no w Polsce chyba nie ma. Dość powiedzieć, że 50%, a 20 lat temu to było 70% ulic było nieutwardzonych. Czyli mówienie o tramwaju jest odwagą i tu ja podzielam ten optymizm, że no trzeba, zawsze marzenia muszą być wyżej od możliwości realizacyjnych. Także dyskusja jak najbardziej jest zasadna i wnosząca jednak jakieś nowe układy myślenia, takie optymizmu trochę. Natomiast Radom w porównaniu do Olsztyna, no każdy ma specyfikę. I Radom no nie jest tak, trochę Łukasz delikatnie to wskazał. Niekoniecznie ten środek transportu, jakim jest tramwaj, będzie się przekładał na możliwość realizacyjną, tylko tym bardziej, że pan z Olsztyna nie powiedział, jaki jest udział procentowy budżetu miasta w stosunku do inwestycji. Myślę, że tam był znaczny udział pomocy środków unijnych. I teraz tak, specyfika miast. Olsztyn jako miasto od razu i historycznie wojewódzkie, no miał inne to ukształtowanie, sam i teren i tak dalej. Proszę zauważyć, że udział tras dwupasowych, tam jest i to torowisko, to jest gdzieś 80% tej nowej zabudowy. W Radomiu mamy tylko jedną fragment właśnie Chrobrego, który się kończy tam, gdzie powinien się zaczynać, czyli w centrum. Mamy wąskie gardło, tak, na wjazd. Tu wspomniał, nie wiem, czy to wspomniałeś, ktoś, ale o tym deptaku żeromskiego. Sam byłem twórcą i na Politechnice tu Radomskiej prowadziłem pracę dyplomową deptak żeromskiego jako przegroda komunikacyjna. Wtedy, w 90-tych latach już było, myśmy skrócili ten od żeromskiego tego funkcjonowanie, bo faktycznie to jest przeszkoda duża. I ten pomysł, tam 64 rok, chyba tam Keles Krawc rysował ten projekt wzdłuż fosa, tam tunelem i tak dalej, no to on należał chyba jednak do takiej twórczej, radosnej twórczości niż do możliwości realizacyjnych. Tam nie tylko była przeszkoda terenowa w sensie wysokości, ale no, tkanka miejska, czyli urząd miejski i tak dalej. W związku z tym tam chowanie pod spód, to przekraczało chyba każdy sobie zdaje możliwości realizacyjne. Poza tym nie było ściśle określone. Pan chyba tam zaproponował ten, nie, to ty zaproponowałeś te dwa krzyżowe ślady. I proszę zauważyć, że jedynym chyba jakby początkiem mówienia o tramwaju należałoby określić źródło i cel w Radomiu. I tego dziś w Radomiu trudno jest określić, bo Michałów jako taki jest rozproszonym trochę ośrodkiem, a Dworzec skoro nie jest integratorem. Tak, cieszę się, potwierdzasz. Myśmy z twoimi kolegami z Politechniki Krakowskiej, zresztą bardzo dobre opracowanie, ale o, dziękuję bardzo. Bardzo dobre opracowanie. No i oczywiście gdzieś tam na półce w pracowni leży. To jest smutek, że dobre opracowanie nie znajduje światła dziennego, tylko są gdzieś chowane. I to co na początku mówiłem, czyli ten periodyk władzy miejskiej powoduje, że każdy chce się popisać, a nie analizuje tego, co jest już opracowanie, tylko jednak bogatego, takie dorobku już intelektualnego, czy dorobku, co może być, co powinno być. No to, co jest charakterystyczne planowania.
I jak wiemy, nawet powstają osiedla kompletnie oderwane od jakichkolwiek analiz. No, patrzmy ten radiostacja, która jest negatywną przestrzenią do budownictwa, bo to jest kotlina i zastoiska wodne, a jednak powstaje duże osiedle, no poza jakimkolwiek planowaniem. No to gdy może, no, czy Politechnika, czy jakieś środowisko, no i tu państwo, które jednak no, poświęcili trochę czasu, będą zainteresowani, czyli ten lobbying społeczny może coś poprawi w stosunku do tego, co w innych miastach jest, czyli budowanie społeczeństwa mieszczańskiego, zainteresowanego działalnością w mieście. Dziś radą jest trochę jakby taki wyalienowany społecznie. Jest para grupa, która działaczy i nieweryfikowana jest poprzez akceptację społeczną. To jest złe, to musimy na tym popracować, żeby, no to właśnie choćby takie spotkania, żeby informować, ale z kolei tworzyć panele dyskusyjne. Jednym tylko takim trochę wrzutką do tematu, tutaj byłoby się zastanawiałem, bardzo ładne hasło, że tramwaj jako katalizator. Już ze szkoły średniej wiemy, że katalizator jest łączeniem tego, co jest antagonizowane, czyli dwa przedziały. No i tu w tym momencie do słowa zamiast tramwaj można powiedzieć rower, przestrzeń i wszystko będzie pasować. Także no, niedookreślone jest, co jest antagonizowanym bytami. Także tutaj radę, no na pewno takim negatywnym jest ta historyczna zabudowa, no tego chaosu, niesamowitego chaosu urbanistycznego. Ja powiem, że jest może straszne, może nie wszyscy czytali, ale jest opracowanie naukowego koła w Radomiu, bardzo trafnego i tam jest takie określenie, które aż strach mówić. Niemcy określali Radą jako wzór niechlujstwa urbanistycznego Słowian, co bardzo brzmi ostro, ale proszę zauważyć, że Radą jest chaotyczny. Ten niesamowicie, ja już pomijam to, że może państwo historycznie, no ja jestem starszy, ale państwo może tego nie wiedzą, ale kiedyś planowanie urbanistyczne w czasach, jak to nazwałeś, komuny, to było trochę taki temat oderwany od realizacji, bo to każdy się popisywał, każdy dostał nagrodę z tego tytułu, a w rezultacie nie było to przekładane na życie. Dopiero te no, tam nowe systemy polityczne w Polsce powodowały, że zaczęliśmy i ekonomicznie i praktycznie realizować to, co jest potrzebne. No, z tego zaniedbania jeszcze długo będziemy wychodzić. Natomiast no, ja mogę tylko powiedzieć, chociaż ja uważam, że nie należy do sceptyków, ale bardziej do realistów. Tramwaj jeszcze trochę musi poczekać, ale dobrze, że się mówi o tym, bo to jest jeden ze środków transportu. Jeszcze jako trochę realista powiem tak, nie wiem, czy państwo sobie zdają sprawę, że stoimy jakby wręcz w przededniu rewolucji komunikacyjnej. To jest, czy tramwaj, który jest no, gabarytowo i pojemnościowo dużym, tak jak autobus, on prawdopodobnie zniknie na rzecz miasta 15-minutowego, tego lansowanego trochę politycznie, ale pierwszy, jak wiecie państwo, zrobi to Howard i mamy tego przykłady, chociażby planty, czyli ta izochrona dojść pieszego, czy rowerem, czy innym środkiem transportu będzie skrócana. No, wiadomo, ciężko będzie to zrobić. Natomiast no, czekam na jakiś pomysł, chociażby no, ten zaczyn przedstawienia śladów. On jest bardzo dobry, bo wtedy mamy konkrety, a nie mówimy tak teoretycznie, jak no, kolega z Olsztyna, którym dziwiłbym się, gdyby nie powstał tam tramwaj, bo cała urbanistyka i samo położenie geograficzne, ilość lasów, jezior i jeszcze obrzeżna linia kolejowa, no to jakby predysponowała do tego, żeby ten tramwaj powstał. W Radomiu myśmy no właśnie z pomocą swoich kolegów z Krakowa, z Politechniki, zrobili tu z Radomia dużą pracę, centrum komunikacyjne z trasami, które przesiadkowymi, ale niestety, no, znowu muszę tutaj użyć żalu, no, leży na półce. Także jakaś kontynuacja, no to pani Maja zawsze mówiła i zresztą to jest hasło urbanistyczne, ale trzeba się trzymać zasady dobrej kontynuacji. Kiedy powiedziałem, że owszem, ale trzeba najpierw trafną diagnozę postawić, no to stałem się wrogiem śmiertelnym, ale faktycznie najwyższy czas, żeby postawić diagnozę. I myślę, że
z pomocą tych kolegów coś, może przewalczymy, że tak się stanie. Trochę optymizmu, ale patrząc na układ przestrzenny i zaniedbania, poza tym zadłużenie miasta, no to dobrze, że będzie to pracowane teoretycznie, a może kiedyś w lepszych czasach się ziści. Dziękuję bardzo i wywołany do tego, przepraszam, ale wywołany byłem zupełnie przypadkowo. W takim razie, jeżeli został Pan wywołany przypadkowo, tym bardziej dziękujemy za bardzo interesujący wykład. A debata ma to do siebie, że kumuluje w sobie odrębne poglądy na pewne tematy. I tutaj widzieliśmy starcie chociażby poglądu Pana Króla z poglądem Pana Andrzeja Karwowskiego, który jest z nami online, czy go nie ma? Nie ma go z nami online. A szkoda, że go rozłączyło w kluczowym momencie. No ale być może się... Być może się jeszcze połączymy w takim razie, tak. Tak, być może Pan Andrzej Karwowski jeszcze do nas dołączy, więc jeżeli ktoś miał przygotowane pytania do Pana Andrzeja, no to proszę chwilę się wstrzymać. Na pewno będzie miał okazję je zadać. A być może są jakieś pytania do naszych obecnych gości, czyli do pana Króla i do Pana Zaborowskiego. No i być może są jakieś pytania do Rafała Forysia, który przedstawił swoją prezentacją jakąś wizję trasy tramwajowej. Widzę, Pan się tam zgłasza, dwóch Panów. Pan był pierwszy, podejdę najpierw do Pana. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Michał Niewitała. Od 4 lat mieszkam w Radomiu. Wcześniejsze 35 lat spędziłem w Krakowie. Może najpierw podzielę się jakimiś swoimi takimi wątpliwościami, a potem spróbuję zadać jedno czy dwa pytania. No, po pierwsze chciałbym zaznaczyć, że ja jako właśnie nowo przybyły nie widzę w Radomiu takiego problemu komunikacyjnego w sensie palącego. Nie ma tutaj korków, no po prostu porównując Radom choćby z Krakowem czy z Warszawą, no to takiego problemu ja zupełnie nie dostrzegam. To jest jedno. Drugie też, z tego co wiem, Radom się wyludnia, więc to nie jest tak, że jakaś modernizacja ma nas przygotować na to, że ludzi przybywa, tylko jakby uważam, że inwestycje powinny albo przyciągać ludzi do Radomia, albo sprawiać, że pozostaną tutaj. No, nie widzę tego, żeby kogoś tramwaj miał przyciągnąć lub sprawić, by tutaj pozostał. Może teraz zadam pytanie, bo może do Łukasza, bo tam był taki graf pokazujący relacje między ilością ludności w mieście, a tym, czy posiada linie tramwajowe. No, czy to nie powinien być jednak, czy to nie powinna być jednak relacja między budżetem miasta i tym, czy posiada linie tramwajowe? No bo ja tak myślę sobie, że na przykład jak buduje się dom jednorodzinny, to nie ilość dzieci decyduje o tym, czy budujemy dom jednorodzinny, tylko no, zasobność portfela. A drugie pytanie, to no w IT mamy takie pojęcie MVP, czyli taki Minimum Viable Product, czyli taki produkt, który coś budujemy, no i to, ale to już jest taki produkt, który już jest na tyle gotowy, na tyle funkcjonalny, że możemy go oddać w użytkowanie ludziom. No i chciałbym zapytać, czy są już jakieś, ja wiem, że to jest zalążek koncepcji, ale chciałbym zapytać, czy są już jakieś takie szacunki, jakby to w Radomiu mogło wyglądać, czyli tutaj rozumiem jakby budowę takiej jednej linii tramwajowej, gdzie jest, prawda, szyny, trakcja, gdzie są dwie pętle tramwajowe, gdzie jest zakup tego taboru, zatrudnienie, przeszkolenie pracowników, gdzie jest jakiś hangar, gdzie ten tabor się, prawda, remontuje. Czyli no, ja rozumiem, że to są spore koszty i właśnie jak mają się te koszty, jakieś takie szacunkowe tego minimalnej, tej pierwszej linii takiej nawet niewielkiej do budżetu miasta. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy za te pytania. Nie miałam w sumie śmiałości pytać, czy prosić, ale zależało mi również na tym, by Państwo zadając pytania przedstawili pewien swój pogląd na temat dzisiejszej debaty. Rozumiem, że było to pytanie do Pana Zaborowskiego. Dobrze. Dobrze, to dzięki Michale. Oczywiście ten wykres, gdzie była liczba mieszkańców i czy mają, czy nie mają tramwaj, to jest taki przykład tylko, tak, żeby po prostu jakoś tam pokazać, że tramwaje są w zupełnie podobnej wielkości miast do Radomia, a nawet mniejszych i często biedniejszych. Bo jeżeli to jest Grudziądz na przykład, to jest miasto bardzo zdegradowane, jeszcze bardziej niż Radom. Natomiast oczywiście, że to też trzeba brać pod uwagę zasobność miasta, przy czym sprawa jest taka, że w tej chwili te inwestycje właśnie w transport publiczny, takie jakieś dalej idące typu tramwaj, to one są finansowane zazwyczaj ze środków zewnętrznych. W Olsztynie, ja nie wiem jaka tam była proporcja, ale to była zdecydowana większość kosztów, które Olsztyn poniósł, po prostu dostał z Unii, z programu Polski Wschodniej, w którym teraz już my też jesteśmy i też są pieniądze do nas dostępne. Kolejna rzecz jest taka, że jakby jakie to są koszty? No, w Olsztynie zdaje się, że to kosztowało około 500 000 000, tak? Tu koledzy siedzą, którzy pewnie lepiej wiedzą, około 500 000 000 ze wszystkim, ale uwaga, z tym co powiedział ten pan, z bardzo szeroko idącą daleko przebudową dróg, bo miasta mają skłonność to, żeby wrzucać do projektu tramwajowego również remonty i przebudowę dróg, czyli inwestycje drogowe tak naprawdę. To jest jedna rzecz. Teraz tak, 500 000 000, czyli 500 milionów, tak? To trwało, budowa tramwaju w Olsztynie trwała bodajże 6 lat, tak? 6 czy 7, coś takiego. Więc to jest mniej niż 100 milionów rocznie. To są... Słucham? Ile? Miasto samo z siebie wydało 200 milionów na 7 lat bodajże w sumie, tak? Czyli po tam takie parę dziesiąt milionów rocznie. To są dużo mniejsze pieniądze niż co roku miasto Radom wydaje na drogi. Więc nie demonizujmy kosztów tramwaju. To jest duży koszt, ale to nie jest koszt nieosiągalny, zwłaszcza przy dostępności wydajnego finansowania zewnętrznego, które teraz idzie ku temu, że coraz bardziej będzie właśnie na transport publiczny, a coraz mniej na przykład na drogi. Więc ja myślę, że to jest jak najbardziej osiągalne też dla takiego miasta jak Radom. A drugie pytanie było jakie? Czy opowiedzieliśmy? No oba już. Nie wiem, czy... Jeszcze tutaj jeden pan się zgłaszał po tej stronie. Za chwilę do pana dotrę. Dzień dobry państwu, Tomek Gniesiek się kłania. Tak, odpowiadając na pytanie trochę tych domów jednorodzinnych zaprojektowań, to nigdy nie jest kalkulacja. Jak kogoś stać na 300 metrów, to chce budować 600, jak go stać na 600, to buduje 800, jak go stać na 800, to chce mieć 1500. Także to nigdy nie jest kalkulacja, to jest marzenie. I tramwaj też jest marzeniem. Ja myślę, że trzeba by się skupić na tym, żeby wprowadzić pierwszą nitkę i tą infrastrukturę, która jest najbardziej kluczowa, czyli zajezdnię, wprowadzić trakcję, a później ją rozwijać. I skupić się na najtańszym rozwiązaniu, żeby wprowadzić tramwaj, bo Radom ma taką dziwną specyfikę, że jak ktoś nie pokaże, że coś się udało w Radomiu, to znaczy, że się w Radomiu nie uda. Tak na przykład jest ze szklanym dachem w kamienicy Deskurów. Trzeba było pokazać, że się uda, że wiele osób mówiło, że się to nie uda. To są stare rozwiązania przed 100 lat, ale w Radomiu nikt to nie wierzył. Udało się, no i teraz spółka rewitalizacja też już robi kamienicę ze szklanym dachem. Wow, wielkie odkrycie, bo ktoś pokazał, że się da w Radomiu, tak? Także taka powinna być tendencja tramwaju. Trzeba wprowadzić tramwaj. I to niezależnie od tego, czy ktoś chce, czy nie chce, trzeba go po prostu wprowadzić, bo to jest normalny rozwój Radomia, czy miasta. Jak miasto nie chce się pozbyć przez najbliższe 100 lat praw miejskich, to musi mieć tramwaj. Tak po prostu. Trzeba tylko, moje pytanie jest takie, skąd pieniądze, bo to jest najważniejszy element i tu powinniśmy się na tym skupić. I czy ktoś ma przełożenie na władze miasta, na przykład w przyszłym roku, żeby zacząć projektować ten tramwaj? Bo tramwaj to jest bardzo skomplikowane przedsięwzięcie. Tutaj było wspomniane przebudowa dróg. No, trochę techniki.
Tramwaj jednak jest jednym z najcięższych transportów publicznych, dlatego przebudowa dróg musi być i przebudowa sieci, podbudowy i tak dalej. Także na całej trasie w Radomiu w zasadzie wszystkie drogi by musiały być przebudowane. Nie wiem, czy pan Władysław mnie słyszy i potwierdza. Potwierdza, to się lepiej czuje. Jeśli chodzi o Radom, to do organizatorów miałbym taką prośbę, żeby o historii Radomia trochę móc powiedzieć, zwłaszcza tego rozwoju przestrzennego, bo Radom tą klepsydrą ściśniętą w środku jest ściśnięty lotniskiem. Miasto było liczone w 70 roku na 500 000 mieszkańców, po 76 ta wajcha została przeciągnięta w drugą stronę i jak obserwuję władze miasta od, nie wiem, 20 lat, to oni tą drogę kontynuują, czyli zwijają miasto, co nie jest tendencją dobrą, a tramwaj może to przyspieszyć. Żeby w ogóle zapraszać ludzi do Radomia i żeby się nie wstydzić tego miasta, żeby je przebudowywać, każda inwestycja, która będzie powodowała liniowe czy obszarowe zmiany, jest decyzją trafną. I teraz moje pytanie jest takie, czy ktoś z Państwa czuje się na siłach, żeby odpowiedzieć, skąd pieniądze? Może tutaj do Olsztyna by się udało to pytanie przetransferować. No ja wiem, tylko jakie to są perspektywy, bo możliwe, że na samo projektowanie na przykład przy najbliższej perspektywie 5-6-letniej już można by rozpocząć projektowanie i nie warto czekać, dlatego że za 2 lata każda z gmin w Polsce ma obowiązek sporządzenia planu ogólnego i te plany ogólne już powinny przewidywać jednak rozwiązania komunikacyjne, żeby nie musieć tego później wprowadzać jeszcze raz. Ja mogę spróbować odpowiedzieć. Może pan Andrzej się połączy, bo już wysłaliśmy zaproszenie ponownie. Same media poruszyły ten temat, że pieniądze ewentualnie znalazłyby się z Unii Europejskiej. A ponieważ to jest najbardziej zielony transport, czyli najbardziej proekologiczny, więc można byłoby spróbować pobrać, czasem to jest zwrot naszych podatków, naszych danin. Wolałbym, żeby jeździły tramwaje, niż na przykład władze miasta miałyby zamykać centrum, na przykład ze względu na tak zwany czysty transport. To byłaby też jakaś linia obrony, że mamy tramwaj, odwalcie się od naszego centrum. Samochody, kto chce mieć samochód, jest wolnym człowiekiem, może tym samochodem dalej jeździć. Ja bym tak bronił też tego projektu. A wydaje mi się, że pan Andrzej też powiedział o kosztach, że głównie pobierali pieniądze z Unii Europejskiej. Tak mi się wydaje. Czy ktoś jeszcze ma pytanie? Pan Pawiński. Ja zadam pytanie, które może się niektórym wydać naiwne, ale nie wszyscy znają się na różnych formach komunikacji, transportu miejskiego. To jest, jak rozumiem, spotkanie nie tylko ekspertów w tej dziedzinie, ale również laików. A ja jestem laikiem podwójnym, bo nie mam prawa jazdy nawet, więc zupełnie nie znam się na zasadach ruchu drogowego. Nie, to ja właśnie, ja mam marzenie, żeby mieć samochód i nim jeździć. Niestety Unia Europejska, obawiam się, mnie niedługo pozbawi tego marzenia, a przepraszam za dygresję. Pytanie jest takie, bardzo bym prosił o odpowiedź z obszernym uzasadnieniem, czyli nie ograniczającą się jak gdyby do jednego krótkiego stwierdzenia, tylko jakby z wyjaśnieniem przyczyn. Jak uzasadniacie tezę, stawianą tutaj tezę, że tramwaj jest lepszy od na przykład autobusu albo trolejbusu. Z wypowiedzi pana Karwowskiego ja usłyszałem już tą odpowiedź, że jest szybszy. Tam podawał nawet różnice w czasie dojazdu autobusu czy tramwaju, ale z czego ta szybkość wynika? Bo jak rozumiem,
tramwaj też stoi na światłach. Tak. Więc z czego wynika ta większa szybkość tramwaju od autobusu? Bo jak rozumiem, to jest jeden z ważniejszych argumentów na rzecz właśnie tramwaju, a nie trolejbusu na przykład, albo rozbudowy linii autobusowych. Jak z punktu widzenia prawa drogowego, jaka jest różnica między jazdą tramwaju, a jazdą autobusu na przykład? I jeszcze mam pytanie drugie. Czy jest rozważana koncepcja, a jeżeli nie, to jakie są przeciwwskazania do tej koncepcji, wykorzystania torów kolejowych obecnie istniejących do szybkiej kolei miejskiej, takiej na przykład, która łączyłaby Podkanów z Gołębiowem? Dobrze, to ja zacznę od końca, żeby nie zapomnieć wszystkich tych pytań. Jest taka koncepcja, no nawet ja ją opracowałem, jeśli chodzi o kolej taką tak zwaną aglomeracyjną, chociaż to jest za mocne słowo dla Radomia, ale tak to się umownie nazywa. I jak najbardziej powinny być wykorzystywane ten układ kolejowy do obsługi przede wszystkim podmiejskiej i w jakimś niewielkim zakresie do obsługi miejskiej, bo rzeczywiście na przykład taka relacja Południe-Gołębiów przy odpowiednio częstych połączeniach byłaby atrakcyjna, ale relacja Gołębiów w centrum już nie jest atrakcyjna, bo po prostu jest przestrzennie. Ta linia kolejowa nie jest tak atrakcyjna przestrzennie w Radomiu, żeby ona nie przechodzi przez ścisłe centrum, tylko tak naprawdę obrzeżami, więc to jakby to w pewnym zakresie można to wykorzystać jako powiedzmy tak dodatkowo w ruchu miejskim, jeśli byłby dobrze zorganizowany ruch podmiejski, ale to nie jest... Nie będzie to miało zasadniczego wpływu na transport miejski. Jakby to będzie tylko coś dodatkowego. Drugie pytanie, idąc od końca, to było o... Dlaczego tramwaj jest lepszy od autobusu? Jeszcze było. Tak, pod względem szybkości, właśnie. Pod względem szybkości tak naprawdę to zależy od projektowania trasy po prostu. I po prostu tak jest, że zazwyczaj trasy tramwajowe są tak projektowane, już te nowe, żeby właśnie one nie stały na światłach i żeby one były wydzielone, przynajmniej poza Śródmieściem, tam gdzie już można je wydzielić fizycznie. To jest tak projektowane, żeby ta trasa była taka, no może bezkolizyjna to jest za duże słowo, ale żeby ten tramwaj po prostu nie stawał nigdzie poza przystankami. Teoretycznie można też sobie wyobrazić takie rozwiązanie w przypadku autobusów i to jest gdzie, tam, tu i ówdzie na świecie stosowane, że po prostu te buspasy są też wydzielone i ten autobus staje tylko na przystankach, to teoretycznie tak można też zrobić i wtedy ten autobus też może być bardzo szybki. Tylko że w praktyce to raczej nie wychodzi, nie? Bo jednak autobus jest spychany po prostu do tego transportu ogólnego i jedzie w ruchu ulicznym. Więc to wynika głównie z projektowania po prostu, nie z właściwości technicznych, bo jeśli chodzi o prędkość, no może tramwaj troszeczkę szybciej, bardziej przyspiesza niż autobus, ale to nie na tym polega ta różnica. Natomiast na czym polegają zalety tramwaju w stosunku do autobusu i trolejbusu, wszystkiego co na kołach jest? Pierwsza zaleta to jest to, bo mówimy tutaj o tak zwanej ekologiczności, więc ta przyjazność dla środowiska to wynika nie z elektromobilności, która teraz jest takim troszeczkę fetyszem, bo autobus elektryczny zużywa tyle samo energii co autobus spalinowy. Więc no, nie jest mniej energochłonny, a najważniejszą jakby korzyścią, jaką możemy uzyskać, to jest zmniejszenie zużycia energii. I rzeczywiście transport szynowy jest kilkukrotnie mniej energochłonny od transportu kołowego. To wynika po prostu z fizyki ruchu. Przewożenie pasażera tramwajem jest kilkukrotnie tańsze, jeśli chodzi o wydatek energetyczny, niż autobusem. Ale to z punktu widzenia pasażera nie ma znaczenia, bo to jego nie obchodzi, nie? Ale co ma znaczenie z punktu widzenia pasażera? Komfort jazdy. Po prostu tak jest. Te 30%, co tutaj było wskazane, że 30% więcej ludzi chce jeździć transportem publicznym, kiedy jest transport szynowy, wynika z komfortu jazdy. Po prostu komfort użytkowania tramwaju przez pasażera jest bez porównania wyższy niż autobusu.
Oczywiście to jest subiektywne i ktoś może powiedzieć, że nie, że dla mnie jest przyjemniej albo równie przyjemnie jeździć autobusem. Okej, i tak ktoś może tak mieć, a ktoś może woleć jeździć autobusem, bo on przyjemniej mu jest, jak ten autobus tak trochę trzęsie, a tramwaj to tak nie trzęsie w ogóle, nie? Ale przeciętnie rzecz biorąc, a mówimy o przeciętnych jakby odczuciach użytkowników, przeciętnie rzecz biorąc, tramwaj jest postrzegany jako po prostu środek transportu dużo bardziej komfortowy niż autobus. I to jest wyjaśnienie, dlaczego tramwaj jest lepszy. No w szybkości też, bo kiedy projektujemy tę nową linię tramwajową, to ją projektujemy i prostolinijnie, bo trudniej kluczyć tramwajem, a autobusem to zawsze jest pokusa, żeby kluczyć, bo coś tam jeszcze komuś sąsiad prosił, żeby mu tam ten puścić w osiedle czy coś, więc projektujemy możliwie prostolinijnie, tych tras jest mniej, prawda, to są tylko te priorytetowe ciągi. Przystanki mogą być nieco rzadziej niż autobusowe, chociaż nie muszą. No i właśnie, że jak się projektuje tę nową linię, to ją się projektuje w miarę możliwości bezkolizyjnie, w tym znaczeniu, że tramwaj rzeczywiście staje tylko na przystanku. To jest w pełni osiągalne, nie jest to nic trudnego. Jeszcze słowo w imieniu pana Andrzeja Karłowskiego, który niestety już nie wróci do debaty, pochłonęły go obowiązki. Natomiast prosi, by podziękować za obecność w dzisiejszej debacie i pozdrowić wszystkich państwa, to też pozdrawiam wszystkich państwa w imieniu pana Karłowskiego. Ktoś jeszcze ma pytanie? Pan. A, jeszcze pan był tutaj. Maciejewski. Ja jestem konstruktorem i to, co oferujecie, dla mnie jest przestarzałe. W środowiskach, w których ja się obracam, myślę się o nowych źródłach energii i nowych rozwiązaniach. Takie inwestycje, jak wy tu opowiadacie, ja robiłem już. Jak lotnisko powstawało, byłem u kosztowniaka, oferowałem mu 15 milionów dolarów, że mam inwestora. On za cienki był, pisma nie umiał napisać, machnąłem ręką. Wiedni letnisko, 41 kilometrów gazociągu, przepchnąłem. Ostatnio zaprojektowałem ploter, maszynę CNC do produkcji dronów. Różnych względów nie jest jeszcze wdrożona. Jeśli myśli się o nowych źródłach energii, o nowych rozwiązaniach inżynierskich, ja myślę, jeden z fakultetów mam technikę i rzeczoznawstwo samochodowe. Ja bym chciał, żebym tym samochodem mógł jechać i lecieć. Macie hulajnogi na mieście, wiecie jak to wygląda, prawda? To takie, no ja mam w ogóle głos donośny i nigdy nie używam, tylko dzisiaj zachrypnięty jestem. To coś takiego, żeby podchodzę, wsiadam w nieduży samochód typu smart i sobie mogę pojechać albo polecieć. Ja widziałem w Polsce, chłopak drona zrobił i latał na tym. Także i wydaje mi się, że nastąpi niedługo skok technologiczny znowu, dlatego że szykują się rozstrzygnięcia wojenne, a wojny no niestety uwidaczniają postęp technologiczny w dużym mierze. Dzisiaj usłyszałem, że wymiana ciosów między Pakistanem a Iranem nastąpiła. Także to wszystko się posuwa i myślę, wokół mnie stałem przy pierwszym samolocie Iryda, polska myśl inżynierska. Byłem na hali montażowej. Takie rzeczy się ukrywa. Niestety nie wszystkie rozwiązania się wychodzi i mówi, że już jest, tu już jest, przygotowuje się produkcja, żeby w pewnym momencie gwałtownie można było z tym wejść. Sam tramwaj w Elblągu byłem z pół roku temu, pół niedzieli jeździłem. To są po niemieckie miasta i tam tych tramwajów jest, tylko żaden nie jeździł. I przez pół dnia jazdy po Elblągu. Także zawsze zaczyna się projektowanie od ekonomicznych stron kosztów i tak dalej. Pieniądze to jest rzecz nabyta, można je znaleźć i to jest druga sprawa. Czy wchodząc dzisiaj w tramwaje za 5 lat nie okaże się, że są nowoczesne inne rozwiązania, ciekawsze, tak? Ja 2 dni temu czy 3 dni temu będąc w Warszawie na spotkaniu politycznym poruszyłem, że tak, na 100 osób pracujących 30 to jest urzędników. Nie wiem jeszcze jaką metodą liczone. Ja bym chciał, to jest niemożliwe, żeby 70 osób pracowało na 30 osób, które robią zbędną robotę w większości. Do tego około
No, ja przesadzam, bo dawno nie czytałem danych, ale około 1 000 000 ludzi może żyć w kolejnym pokoleniu z zasiłków. Jeżeli pierwsze państwo się zreformuje, bo stoimy na krawędzi, to trzeba to skasować, może się ten ruch dużo zmniejszyć. Urzędy można przenieść gdzieś na skraj, tak? Trzeba medycynę zreformować bardzo, sądy. Dzisiaj pod szpital podjeżdża, a tam nie ma gdzie zaparkować, tak? Już kończę. Więc dzisiaj tramwaj tam może podjeżdżać, tak? Ale jak inaczej będzie medycyna funkcjonowała, to tam tramwaj nie będzie potrzebny. Także pod tym kątem, że po prostu w innych przestrzeniach się obracam, inaczej widzę świat i ten tramwaj mnie nie przekonuje. To tyle. To byłaby już naprawdę spora innowacja w Radomiu. Czemu nie? Proszę bardzo. Wieczór Państwu, Tomek Woźniak, kłaniam się. Ja chciałem się podzielić przemyśleniami raczej moimi. No ja pochodzę zasadniczo z Częstochowy. Mieszkam od bardzo dawna w Radomiu, także jestem radomianinem. Przyszedłem tu na takie zaproszenie ogólne. Tramwaj jako katalizator rozwoju Radomia. Czyli powiem szczerze, no jako urodzony w Częstochowie. Ja tam nie zauważyłem, żeby tramwaj dał tam rozwój temu miastu. Natomiast to jest miasto 200-tysięczne z podobnymi problemami jak Radom. Temu miastu rozwój dała Huta Częstochowa, wielki przemysł metalowy. Zakłady kooperujące z Hutą dały temu miastu. Tak? Tutaj no, też wysłuchałem z uwagą tu kilku prelekcji. Pana też prelegenta, który przykłady francuskie piękne tutaj pokazywał. Też, no ja też byłem w Nicei, 8 cud świata, kilka razy miałem okazję podziwiać to miasto, ale no, tam ludzie nie przyjeżdżają dlatego, że jest tam tramwaj, tylko że to jest 8 cud świata. No. Także to są pewne uproszczenia jakieś. No ja rozumiem, że przed każdymi wyborami od kilkunastu lat pojawia się tutaj w przestrzeni Radomia taka idea jakaś nowa. Jedną z tych idei jest tramwaj. Nawet kiedyś padło takie hasło, że a może kiedyś będzie stać nas na metro, tak jak w Toulouse we Francji. Tylko że Toulouse to jest najbogatsze miasto Francji o potężnym przemyśle lotniczym, siedziba Airbusa. Ja mieszkałem w Toulouse około roku czasu, także jeździłem tym metrem tam. Także no cóż, no przyszedłem tutaj posłuchać, jaki to rozwój dla Radomia dałby ten tramwaj. No, no nie dowiedziałem się zbyt tutaj wiele, nie jestem przekonany do tego. Koszty gigantyczne. W Olsztynie jakieś tam 500 milionów mówiono 6 lat temu. No niestety ja jestem inżynierem budownictwa, pracuję w branży od 20 lat. Wiem, że ceny poszły 100% w górę. Także te koszty trzeba pomnożyć. No i to, co mnie niepokoi, że fundusze będą z dotacji. No, a co później będzie, jak te dotacje się skończą? No bo to nie jest tak, że ciągle coś będzie dotowane. No albo jest coś rentowne, albo nie jest, prawda? Także no cóż, no ja rozumiem, że no, nawet jest to fajne, ja lubię jeździć tramwajem. Natomiast ja uważam, że w Radomiu no jest to za duży koszt, za duży galimatias też w tym temacie. Postawiłbym na jednak komunikację autobusową, hybrydową, zwiększenie tego, tej komunikacji. Takie jest moje zdanie. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo dziękujemy za tą ciekawą opinię. Tu jeszcze pan Król się zgłaszał, więc pozwolę sobie podać mu mikrofon. Chciałem tylko dopowiedzieć, bo na początku powiedziałem, że jestem realistą, ale jednak taka wartość dodana to jest to, że są optymiści. Proszę zauważyć, że jeśli nawet mówimy o tramwaju,
to mamy wyobrażenie ten tradycyjny wielki pociąg mały, ale proszę sobie wyobrazić, że można ten tramwaj zminimalizować do 2-3 osób, czyli takie jednostki, ja już mówię tak futurologicznie, chciałbym trochę optymizmu jednak wrzucić Państwa, że może być, bo on w tym momencie nie jest tak terenochłonny, a mobilny niesamowicie. To, co jest cechą i co tak wspomnę jeszcze historycznie, jak może Państwo pamiętacie, wiek pary przeszedł wiek węglowodanów i kto to zrobił? Niejaki Ford, który produkował samochody, a z kolei Rockefeller, który miał paliwa. I wtedy to byli pierwsi lobbyści na świecie, którzy niszczyli potwornie tramwaje, no bo nie mieli zysku. I to są takie zdjęcia historyczne w Chicago, wręcz sterta tramwajów likwidowanych na rzecz samochodu. No, samochód jeszcze dodatkowo w tym okresie bardzo sprytnie socjologicznie potraktowano i zresztą to jest też prawda, że samochód jest wyrazem wolności, bo ja mogę wjechać kiedy chcę i gdzie chcę. Natomiast w przypadku, jakby tak trochę posunę się wyobraźnią, że to nie musi być taki pociąg w tradycyjnym znaczeniu, ale mobilny, bo przez postęp techniczny jest niesamowity, że może to być jednostki wręcz, które się integrują na trasach, ale są wytyczone szlaki. I tu się przychylam do Tomka Gęsiaka, który mówi, żeby cokolwiek zacząć, to trzeba robić koncepcję i analizę tych terenów. Nie słyszę pana, ale... Czy pan mówi o drezynach? Nie, to nie. Malutkie tramwaje... Znaczy, łuki, ja mówię o czymś, czego jeszcze nie ma. To się nazywają drezyna. Nie. To jeszcze nie ma tego. To ma taką bajkę. Dobrze, ale skończę jeszcze. I przewaga tramwaje, co Łukasz nie powiedział, no to jest opory toczenia. One są 10-krotnie mniejsze w stosunku do samochodu. To jest zaleta transportu szynowego. Natomiast też można sobie wyobrazić, że nie będą to tradycyjne szyny, a gdzieś jakieś jeden, dwa szyny. Także kierunek jest bardzo dobry, myślenia takiego optymistycznego, jak transport zbiorowy połączyć z indywidualnym, z jego cechą, czyli tej mobilności niesamowitej. Ale to jeszcze raz apeluję, to co Tomek mówił, zacznijmy robić. Dziękuję bardzo. Tu jeszcze pan był w lejce. Potem... Pan i pan. No, dziękuję. Obudziłem się, jak usłyszałem dyskusję. Tutaj loty. Przepraszam, tu były loty, tak? Tu. O. Loty się nie udadzą. Mamy stożkę nalotów do lotniska. Mamy zakaz wznoszenia dronów powyżej, choćby żeby się zbliżyć. To możemy zapomnieć. Albo wyłączamy lotnisko, albo wpuszczamy drony. Taka jest zasada. Nie, ja mówię całkiem serio. Żeby latać dronem w Radomiu, trzeba mieć uprawnienia ze względu na lotnisko. To reguluje prawo. Tutaj z panem chciałem zapytać. Tak jak mówiłem, w Radomiu jak czegoś się nie pokaże, to nie będzie. Trzeba pokazać. Trzeba po prostu pokazać pierwszą nitkę i później będziemy rozmawiać na temat jej rozwoju i w ogóle się nie trzeba pytać, czy trzeba wprowadzać. Trzeba znaleźć pieniądze. Ja bym bardzo był szczęśliwy, jakbyśmy z tego spotkania wyszli i ktoś by się zobowiązał, na przykład z organizatorów, że zada pytanie ministerstwu i zacznie drążyć, skąd wziąć kasę. Nie, autentycznie, bo to jest zawsze, to jest podstawowe paliwo. Skąd wziąć kasę i zacznie zmuszać miasto do tego, żeby zaczęło projektować. I takie debaty jak tu, żeby o przynajmniej raz w kwartale o postępie prac i pomysłach budowali wśród mieszkańców, bo mieszkańcy też będą budowali pewne swoje możliwości według tych planów. Jak się nic nie planuje, to na pewno nic nie powstanie. A tutaj, jeśli się uda to załatwić kasę, choćby na pierwsze projektowanie, to później w tej perspektywie unijnej trzeba starać się o pieniądze. Proszę Państwa, taki prosty przykład tu z okolic Radomia. W XIX wieku Szydłowiec podejmuje decyzję, że nie chce mieć kolei. No i Szydłowiec był porównywalnym miastem z Radomia. Gdzie jest Szydłowiec, gdzie jest Radom? Radom, jak się nie chce rozwijać, to niech w ogóle wyłączy elektryczność, wróćmy do średniowiecza, fajne klimaty, ja tak lubię. No nie, no ale możemy być miastem turystycznym średniowiecznym we Włoszech. Ja zresztą władzom miasta doproponowałem, żeby lipiec, sierpień Straż Miejska przebierała się w ciuchy średniowieczne i na rynku Starego Miasta kręcili filmy i obsługiwali turystów.
No tak, we Włoszech to się udało, dlaczego u nas nie musiałoby się udać. Ale mam taką prośbę, żeby ktoś się zobowiązał, że ktoś weźmie to na siebie, żeby zacząć pytać o te pieniądze. Bo jakby dzisiaj na spotkaniu było, proszę Państwa, do wzięcia jest 15 milionów złotych w perspektywie unijnej. Co Państwo o tym myślicie? No to myślę, że jak 15 milionów przyjeżdża do miasta, to wszyscy by byli happy. Jak miasto ma wyłożyć te 15 milionów, to będzie problem. Także ja bym nie pytał, czy trzeba, czy nie trzeba. Jak jest kasa, to trzeba. I chciałbym tutaj taką deklarację tylko od Państwa uzyskać. I ja przyszedłem w sumie, żeby poruszyć ważny temat. Tutaj Pan Łukasz mówi, że kolej, którą mamy, czyli transport szynowy w mieście, nie pomoże w transporcie wewnątrz miasta. Tak, tak, w granicach miasta tak, ale w granicach powiatu ziemskiego już sytuacja wygląda inaczej. W granicach województwa, tego Uważanka tutaj, województwa małomazowieckiego, tutaj południe to całe, które jest określone jako ziemia radomska, bardzo by to pomogło. I wymiana między gminami, jeszcze jest Radomski Obszar Funkcjonalny, który jest tworem no, martwym, ale jest to stowarzyszenie, jest ta współpraca, przynajmniej formalna. Na tej bazie można by budować wymianę ludności. Wymiana ludności ze szybkim dostępem do centrum miasta powoduje dwie rzeczy. I tutaj chciałbym zaproponować, jeśli jest gotowe opracowanie, nie wiem, czy Pan Łukasz może na takie opracowanie nam pokazać, bo to by było bardzo ciekawe, żeby tą ideę już można dzisiaj realizować. I to naprawdę niewielkimi środkami, bo przy udziale kolei na przykład mazowieckich, przy udziale marszałka, przy udziale Unii Europejskiej, miast i tak dalej, można by starać się o szynobusy, żeby wzmocnić ten transport. I to by było bardzo ciekawe pytanie, bo w perspektywie 2-3 lat można by to było uruchomić. A miasto ma dwa zadania. Jakbyśmy byli w stanie ściągnąć to 500 000 mieszkańców w całym obszarze funkcjonalnym Radomia do miasta, to mamy dodatkową siłę roboczą, bardzo potrzebną w Radomiu. A z drugiej strony Radom staje się centrum turystycznym regionu. Do Radomia ściągają ludzie i dopiero z Radomia rozjeżdżają się na wszystkie atrakcje turystyczne, które są wokół, nie w Radomiu. No to tylko tyle, jak chciałbym następny panel po prostu posłuchać. Ja się bardzo cieszę, że jest bardzo dużo opinii. Jeszcze dwa pytania ostatnie, ponieważ mamy ograniczony czas, ale potem nic nie stoi na przeszkodzie, byście Państwo łapali się i po prostu rozmawiali już indywidualnie. Tu jeszcze było jedno pytanie. No to już to nie będzie pytanie, przepraszam. Niemniej jednak słucham tych różnych wypowiedzi i różne refleksje też pojawiają się w mojej głowie. No między innymi takie, no co jest dla nas atrakcyjne w innych miastach? Czy tylko te różne takie pragmatyczne rozwiązania komunikacyjne i inne rzeczy, czy jednak coś, co podnosi atrakcyjność tych miast? Piękna architektura, pięknie planowane przestrzenie i tak dalej. Po prostu to nie chodzi, tramwaj nie jest celem samym w sobie, moim zdaniem. Po prostu my się potrzebujemy rozwijać, albo się będziemy zwijać, bo się już zwijamy jako miasto, albo się będziemy rozwijać, więc po prostu różne racjonalne głosy ważące za i przeciw, one niech służą temu, jak coś zrobić, a nie czy zrobić. Jak coś zrobić po prostu. Niech racjonalizują, żeby marzenia lądowały w rzeczywistości, ale musimy się łapać różne rzeczy, które po prostu będą to miasto rozwijać i czynić się bardziej atrakcyjnym. No, po prostu to jest, taki jest kierunek no, ogólnie, więc moim zdaniem to jest kwestia, jak to robić. Jeśli jest to w ogóle realne, jeśli są do perspektywy, że jest to realne, nie jest to jakby czystym, jakimś irracjonalnym mrzonką, no to po prostu trzeba w tym kierunku podążać i budować jakąś siłę lobbującą na władzę, żeby po prostu to realizować. No nie, bo rzeczywiście już od iluś lat się o tym gada, rzeczywiście przy kolejnych wyborach wraca. Natomiast no, czy jest jakiś tego, że ta siła jakaś głosu społecznego była na tyle trwała i merytoryczna, żeby się można było przebić bez względu na opcję polityczną i tak dalej, no nie? No tak tyle. Czyli może dopowiadając, jak postawić pierwszy krok i jaki ten pierwszy krok powinien być w celu realizacji tej być może konkretnej inwestycji, od czego zacząć? A teraz jeszcze to by było pytanie od Pana. Nazywam się Grzegorz Seweryn. Ja jestem za tym, jak Pan mówi, że trzeba
zrobić taką linię tramwajową w Radomiu. O tym się mówi tak długo, że należałoby to już sfinalizować, ale jest jedna kwestia, która mnie tutaj po prostu blokuje. Jest to kwestia pieniędzy i kwestia poparcia z jednej strony wśród władz miasta. I myślę, że pewnym rozwiązaniem, które dałoby taki do tej inwestycji, to byłoby to, gdybyśmy na przykład wzięli pod rozwagę tą linię tramwajową, która by była może skromniejsza, krótsza, która by eliminowała może ten odcinek, który zakłada inwestycje w tym momencie od Firleja, od cmentarza do Michałowa. Jest to duży odcinek, ale jest w tej chwili tam niezabudowany, jest tam otwarta przestrzeń. Skupilibyśmy się na tych miejscach, gdzie zdecydowanie mielibyśmy klientów, czyli tam, gdzie są albo miejsca pracy, albo miejsca zamieszkania. I te duże skupiska na pewno by skorzystały z tego i w tym momencie mielibyśmy poparcie mieszkańców. Jeżeli mamy poparcie mieszkańców, to również władze miasta patrzą na to, że one mogą dać jakieś przychylne jakieś rozporządzenia i sygnały do tej budowy, a jednocześnie mają poparcie swoich mieszkańców, czyli jedno i drugie współgra. Czyli dobrze by było, gdybyśmy mieli to już zdecydowanie tą linię taką, która nie ma mniej tych negatywnych sygnałów. Natomiast jeżeli chodzi o tą dużą przestrzeń, która była pokazywana jako zagospodarowana linią tramwajową, to ja powiem z takiego mojego osobistego przykładu, bo mieszkałem jakiś czas w Londynie i na cały Londyn jest skomunikowany najlepiej koleją, później autobusami, znaczy autobusy, kolej, metro, jest jedna linia tramwajowa. Linia tramwajowa, która powoduje, znaczy umożliwia przemieszczenie się ludzi. Autobusy jeżdżą wszędzie, kolej w zasadzie tak promieniście wychodzi z Londynu, natomiast jest problem, po okręgu przenieść się ludziom. To albo autobus, albo coś innego. I w tym momencie oni zaprojektowali z Wimbledonu, powiedzmy na obwodzie zegara, tarczy zegarowej od godziny powiedzmy 7-8 takim łukiem do godziny 5 po prawej stronie. Jest to linia tramwajowa z Wimbledonu do New Addington. I w tym miejscu zawierają się szereg dużych takich skupisk centralnych, takich miejskich jak Croydon, Merton, czy blisko jest Bromley. I tam właśnie ludzie przemieszczają się. Jeżeli ktoś jedzie w tym kierunku, to innego rozwiązania nie szuka. On idzie na tramwaj. Nie ma metra, nie ma pociągu, nie ma autobusu, on idzie na tramwaj. I trzeba zrobić coś w Radomiu, gdzie ludzie będą kierowali właśnie te swoje kroki do przystanku tramwajowego. To musi być przemyślane, gdzie, skąd, dokąd. I wtedy to będzie rozwiązanie, które każdy poprze. I o to właśnie chodzi. A pieniądze myślę, że się znajdą. To nie ma sprawy, bo na wszystko się pieniądze znajdują. Myślę, że na tramwaj, jeśli będzie dobrze zaprojektowany, też nie będzie problemu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, generalnie będziemy już chyba kończyć, ponieważ czas nas goni, ale być może ja spróbuję to spiąć jeszcze klamrą, zanim oddam głos Rafałowi jako organizatorowi, bo tutaj zauważyłam, że bardzo dużo pytań pojawiało się o finansowanie takiego projektu, jak powstanie linii tramwajowej w Radomiu. I pytanie do Pana Łukasza, bo chyba podstawowym czynnikiem czy skutkiem powstania linii tramwajowej byłoby częściowe wyparcie transportu autobusowego. No i teraz pytanie, czy da się w ogóle policzyć, jaka byłaby oszczędność w związku z wyparciem właśnie transportu autobusowego i jak by to wpłynęło na mieszkańców Radomia? To jest takie bardzo ogólne pytanie. I czy rzeczywiście ten tramwaj byłby w stanie zastąpić transport autobusowy?
Od razu powiem, że w zasadzie nie da się tego tak wprost policzyć, ze względu na to, że koszty, które są przypisywane tramwajowi, a koszty, które są przypisywane autobusom, są nieporównywalne. Dlatego, że jeżeli do kosztów użytkowania tramwaju wrzucamy torowisko, a do kosztów użytkowania autobusu nie wrzucamy systemu drogowego, to jest to już nieporównywalne, prawda? Natomiast jaka jest korzyść, wprost korzyść pieniężna? No taka, że tak jak tutaj ja o tym wspominałem, ale też pan Król o tym powiedział, że po prostu koszty techniczne przewiezienia pasażera za pomocą tramwaju, za pomocą transportu szynowego są kilkukrotnie niższe niż w przypadku transportu drogowego. I to nie zawsze wychodzi w kosztach takich jakby tych księgowych, ale takie są fakty. I teraz proszę jeszcze zwrócić uwagę na coś takiego, że w skali całego systemu transportowego to, co nas najbardziej obciąża i jest najbardziej kosztowne, to jest transport indywidualny samochodowy. Oczywiście on obciąża jego użytkowników i to jest ich wybór, ale on też generuje ogromne koszty zewnętrzne dla miasta, ponieważ my jako miasto utrzymujemy system drogowy i przez to dotujemy transport samochodowy również. Co więcej, transport jako całość, w ogóle całość systemu transportowego generuje ogromne koszty zewnętrzne w postaci uciążliwości, hałasu, spalin, zajętości przestrzeni, co sprawia, że ludzie nie chcą mieszkać w mieście. Przecież teraz każdy tylko czeka, żeby mieć, stać go było na to, żeby się wyprowadzić na przedmieścia. I to często poza granicę Radomia w ogóle. To jest ten eksodus. Idąc w kierunku takich rozwiązań, które zwiększają wykorzystanie transportu publicznego, w skali ogólnospołecznej dokonujemy ogromnej oszczędności. Co więcej, czynimy nasze miasto dużo bardziej atrakcyjnym, ponieważ obecnie największą uciążliwością, jakiej doświadczamy w miastach i dla których nie chcemy mieszkać w miastach, a przynajmniej nie chcemy mieszkać w wielu miejscach w mieście i nie chcemy przebywać w wielu miejscach w mieście, bo są po prostu okropne, jeśli chodzi o bycie tam, spędzanie czasu, to jest problem transportowy. To oczywiście, że da się jakoś policzyć, nie? Ale to nie są takie proste wyliczenia. Nie wiem, czy mogę. Panie Łukaszu, a co z ludźmi, którzy wyjeżdżają z Radomia? Tak jak pan powiedział, większość ludzi wyjeżdża teraz z Radomia, bo koszt budowy domu poza Radomiem, czy nawet kupna jest niższy niż kupna mieszkania, kawalerki, bloku. No, i teraz dobrze. To jest problem. Trochę tak jak mówię, za przeproszeniem, sam pan siebie zaorał, z tego względu, że ja mieszkając w Żmudzinie od 10 lat, chociaż wychowałem się w Radomiu, ja tutaj muszę dojechać. Tak czy inaczej. I w mojej okolicy, kolega jest też w mojej okolicy, budują się setki domów. I one się wysprzedają na dniu. I teraz co z tymi ludźmi, którzy są spoza Radomia, uciekają z Radomia? W jakim celu mogą mieć ten tramwaj? Niech mi pan powie. No przede wszystkim. Spoza Radomia, tutaj, moim zdaniem, ja Rafał oczywiście popieram twój projekt. Mam nadzieję, że w ogóle za mną będziecie w końcu takiej władzy, że będziemy mieli prezydenta z Konfederacji i resztę ludzi też. Nie będziemy się zgodzili w końcu, ale nie, okej. Uważam, że w Radomiu powinniśmy postawić na przede wszystkim rozwój uczelni, powinniśmy postawić przede wszystkim w Radomiu, zanim nie wprowadzimy tramwaju, który jest oczywiście bardzo ważny, na budowę biurowców, na rozwój uczelni, po to, żeby byli ludzie, którzy z tego tramwaju będą korzystali. Ja jeżdżę dość dużo po mieście, bo mam spotkania z klientami, autobusy jeżdżą puste, uwierzcie mi. My nie mamy teraz takich ośrodków, jak to było kiedyś nasz stary łucznik, że pamiętam, jak byłem dzieckiem, jechałem z ojcem i tam ludzie wypadali z przystanku. Tak były to wszystko. No, my potrzebujemy rozwinąć Radom. Musimy zachęcić ludzi tutaj, żeby przyjechali. Sam tramwaj nie zachęci kogoś, żeby do tego miasta przyjechał, skoro my nie mamy uczelni. Uczelnia jest na poziomie praktycznie zerowym i studiują tutaj tylko ludzie z Radomia. Tutaj, jak jechałeś od Firleja, świetne tereny właśnie, żeby postawić biurowce. Słuchajcie, buduje się teraz na Fosza w Starym Seniorze sieć restauracji. Stawiam teraz stówę, że za 2 lata to się zamknie. Kto tam będzie jadł? Radom jest pusty. Ja byłem ostatnio na kabarecie w czwartek, byliśmy z żoną i ze znajomymi w jednej z restauracji, nie było nikogo. Byliśmy tylko my. Dostałem skwaszone piwo, bo babka przez 2 tygodnie nie zmieniała kega.
To jest właśnie Radom. Fajnie, żeby ten tramwaj był, jestem oczywiście za, chciałbym, żeby się tramwaj rozwijał i to jeszcze gruje wszystkich pesymistów, że nie, to lipa i tak dalej. Niech to będzie, tylko musimy zacząć od czegoś innego. Na początku muszą być ludzie w tym mieście i tramwaj ich nie przyciągnie. Przyciągną ich firmy, przyciągną ich mieszkania, przyciągną ich biurowce, przyciągną ich uczelnie i chciałbym jako wyborca Konfederacji, żebyście stawiali na to, żebyśmy naprawdę rozwijali to miasto, żeby stąd ludzie nie odchodzili. Dziękuję. A mogę jeszcze coś powiedzieć? Jeszcze? Coś? Mogę? Ale ja się w pełni zgadzam z tym, że rozwiązania transportowe nie są kluczem do rozwoju miasta i mówienie, że jak zbudujemy tramwaj, to Radom się zacznie rozwijać, jest takim samym zaklęciem, jak to, że jak zbudujemy lotnisko, to Radom się zacznie rozwijać. To tak nie działa. Oczywiście najważniejszy dla rozwoju dużego miasta jest ośrodek akademicki. To jest bezwzględnie. I to lepiej, żebyśmy mieli silny ośrodek akademicki, a nie mieli tramwaju. Ja się z tym w pełni zgadzam. Natomiast, żeby czynić nasze miasto atrakcyjniejszym i lepszym do mieszkania, to musimy ogarniać różne sfery życia. I jeśli mówimy o transporcie, to akurat transport też warto ogarniać, bo im jest lepszy transport, tym jednak większa szansa, że ludzie będą chcieli mieszkać w naszym mieście. Co więcej, ten trend właśnie, na który pan zwrócił uwagę, ucieczki ludzi na przedmieścia, a nawet poza granice gminy, wynika z tego, że warunki do życia w mieście, pomijam koszty, ale też warunki tutaj są dużo gorsze niż gdzieś tam na przedmieściach, gdzie ludzie szukają ciszy i spokoju. Więc kwestie urbanistyczne, na które ja tu chciałem zwrócić uwagę, dla których jest pewnym tylko przyczynkiem, żeby zadbać o lepszą urbanistykę, o lepszą przestrzeń publiczną, o bezpieczniejszą, bardziej przyjazną przestrzeń, to ma kluczowe znaczenie dla atrakcyjności mieszkania w mieście. I oczywiście wszystkie te rzeczy, o których pan mówi, które są funkcją, w której ci ludzie mogą się spełniać, albo gdzie się mogą kształcić, pracować i tak dalej, to jest sedno, tak? Ale w jakiej oni będą tu mieli żyć przestrzeni i czy oni, pracując na tej uczelni, czy w biurowcach, czy gdziekolwiek w Radomiu, będą jednak chcieli mieszkać w Radomiu, czy w Grzmucinie, to od tego zależy, jaka będzie ta przestrzeń i czy tu będzie na przykład tramwaj. Ja już za chwilkę oddam głos Rafałowi, ale chyba Rafał, mówiłeś o debacie, która będzie 15 lutego. Masz taką skromną nauczkę, by rezerwować więcej czasu. To po pierwsze, bo jeżeli nie, jakby perspektywa jakiejś nowej inwestycji wywołała tak szeroką dyskusję i takie zainteresowanie, to wyobraź sobie, co będzie, jeżeli debata będzie dotyczyła naszej słynnej Żeromy. Także miej to na uwadze. Ja dziękuję za zaproszenie, dziękuję za możliwość prowadzenia. Oddaję głos Rafałowi. Bardzo ci dziękuję. Tak, zarezerwuję więcej czasu na pewno. Nie będę już przedłużał, bo naprawdę musimy kończyć. Ja serdecznie bardzo dziękuję, drodzy Państwo, za przybycie. Bardzo dziękuję szanownemu Łukaszowi, już nieobecnemu panu Andrzejowi, czyli grono ekspertów. Dziękuję panie Władysławie i dziękuję wszystkim, którzy zadawali pytania, bo właśnie o to chodzi, żeby dyskutować, żeby się ścierać. Żebyśmy to my, jako mieszkańcy, nasze cele pokazywali, a nie ktoś, kto na przykład rządzi, pokazywał swoje widzimisię, my mamy się do tego ustosunkować. Nie, to my powinniśmy rządzić tutaj w naszych granicach miasta. Tak to powinno wyglądać. Ścieranie się, rozmowa, dyskusja, idealnie. Mi się bardzo podobało, bardzo dziękuję za przybycie. Zapraszam 15. Emocji wiele, porzuć wszelkie ceregiele i co ranek na przystanek czekaj aż na